Ja nie mam tego Facebooka, jakby co. Jasne. Witamy wszystkich. Wieczorową porą, 20 godzina. Kolejny webinar Future Player Project. Witamy dzisiaj Jakuba Łabojko. Witamy, Kuba. Witam wszystkich. Kuba Łabojko, zawodnik ekstraklasowego Śląska Wrocław. Dzisiaj opowie nam, jak to jest być na tym poziomie profesjonalnym, najwyższym w naszej lidze, czyli w ekstraklasie. Ja nazywam się Tomek Pawliczak. Dzisiaj rozmowa z Kubą Łabojko, także napiszcie, czy nas widać, czy nas słychać, czy macie jakiekolwiek pytania, chcielibyście coś Kubie zadać z waszej perspektywy, to również pytajcie, bo Kuba, za co jeszcze raz dziękuję Kubie, po prostu za tą twoją otwartość, że sam do nas napisałeś, że chciałbyś dołączyć do naszej grupy i mega to dla nas wyróżnienie, że taka osoba z Ekstraklasy również chce tutaj z nami być. Także dziękujemy ci jeszcze raz, Kuba, i myślę, że podzielisz się doświadczeniem twoim z Ekstraklasy dla chłopaków, którzy tam aspirują, żeby tam się również znaleźć. Kuba, jakbyś opowiedział, skąd się wzięła twoja przygoda z piłką? Jesteś z Tarnowskich Gór. Opowiedz, jak to się u ciebie zaczęła ta przygoda z piłką nożną. Tak, nazywam się Jakub Łabojko, tak jak Tomek przedstawiłeś. Mam 22 lata jeszcze. Jestem zawodnikiem ekstraklasowego Śląska Wrocław. A przygodę z piłką rozpocząłem, tak jak chyba każdy chłopak, gdzieś na podwórku z kolegami. Grałem w piłkę, no. Podobała mi się ta dyscyplina, byłem bardzo zajarany tą dyscypliną. Aż w wieku 7 lat zapisałem się do dzielnicowego klubu MTS Łabędy. Poszliśmy tam razem z kolegami na pierwszy trening, po czym przez kolejne 3 lata tam występowałem. W pewnym momencie dostrzegł mnie jeden z trenerów miasta, poszedłem tam na testy. Takie testy, jeśli no to w trampkarzach, tam w juniorach, czy w trampkarzach, czy nawet jeszcze żaki były takie. Takie testy bardziej, żeby to potrenować. No i trenerowi się spodobałem. Zostałem w Piaście 9 lat, aż do ukończenia wieku juniora. Zaczął się wiek seniora, więc tak jakby zdecydowałem się podążać inną drogą niż większość moich kolegów, którzy zostali w rezerwach danego klubu, czyli wtedy Piasta Gliwice. Udałem się na Tora Dziąkowa na pół roku, jak się okazało później. Po czym po pół roku dostałem ofertę, dostałem możliwość testowania się w drugoligowym Rakowie Częstochowa. Przeszedłem pozytywnie te testy, podpisałem tam kontrakt. Po półtorej roku gry w Rakowie, najpierw pół roku w drugiej lidze, później rok w pierwszej lidze, pojawiły się oferty z Ekstraklasy, z Ekstraklasy z Śląska Wrocław. Jako że chciałbym, zawsze marzyłem o tym, żeby dostać się na najwyższy poziom w Polsce. To był jeden z moich celów. Tak też udało się podpisać kontrakt i od ponad 2 lat reprezentuję barwy Śląska Wrocław. Kuba, jeszcze zacznijmy od początku. Jak byłeś w Tarnowskich Górach? Mówisz, zapisałeś się do klubu. Ile trenowałeś w klubie, a ile poza klubem na podwórku? To znaczy, to jeszcze były trochę odległe czasy. Ja ogólnie nie pochodzę z Tarnowskich Gór, tylko z Gliwic, tam się po prostu tylko urodziłem, tak jeszcze poprawiając. Aczkolwiek no to było inne czasy jeszcze, to nie było tak świadome. Po prostu trenowałem więcej na podwórku niż w klubie, bo to w klubie się ograniczało zajęcia do 3 razy w tygodniu, plus mecz mistrzowski. Natomiast więcej godzin spędzałem na podwórku samemu z kolegami. Tam spędzałem większość swojego czasu wolnego po szkole, gdzie godzinami przesiadywaliśmy czasami do bardzo późnego wieczora, grając w różne gry zabawy, nie tylko w piłkę, byleby aktywnie coś robić, nie nudzić się w domu. To jeszcze były czasy sprzed komputerów, laptopów, telefonów, PlayStation i różnych konsol. No, to mi się z tobą niekoniecznie zgodzi, bo też jestem trochę starszy od ciebie. Pamiętam, że tak komputery wchodziły w latach 2002-2003. Ty miałeś 7-8 lat, więc już zgadza tam. Się. No. Ale ja jeszcze z racji tego, że nie mieliśmy tego w domu, po prostu nie używaliśmy telefonu, to raczej jedynie co to u taty w Snake'a gdzieś się pograło, a tak to
Aha. Tak to No raczej tak. nie, no to komputer był rarytasem w tamtych czasach, no niestety. Ja dopiero Pamiętam. otrzymałem go idąc do gimnazjum chyba. Pamiętam te czasy, ale właśnie my musimy też teraz się przestawić na aktualny czas i pracując tutaj z dziećmi czy z młodzieżą, musimy wiedzieć, że po prostu my musimy im zapewnić rozrywkę, bo często, że ciężko, żeby dzieciaki się same były na tyle świadome, żeby też zorganizować sobie czas wolny. Kuba, idąc dalej, bo wszystko mówisz, kręciło się tak naprawdę wokół Śląska, czyli na Śląsku mamy wszystko blisko, tak? Czyli nie musiałeś wyprowadzać się z domu i mieszkać w internacie? Grając w Piaście Gliwice, nie, no to wszystko było bardzo blisko. Do szkoły było 10 kilometrów, dojeżdżaliśmy autobusem z kilkoma kolegami. Na początku sam, bo tak jakby moi koledzy, z którymi grałem w Piaście Gliwice, nie chodzili do klasy sportowej i byłem takim rodzynkiem z swojej dzielnicy, więc tutaj naprawdę musiałem trochę się samodzielnić po dojeżdżaniu autobusem 10 kilometrów. To jest już powiedzmy rodziców w wieku tam 10 lat, to jest już chyba zaczyna się być podstawówka, czwarta klasa. No to było powiedzmy jakieś tam przeżycie. No, później doszli koledzy, więc już było inaczej. Od gimnazjum zaczęliśmy razem jeździć. No i te lata w Piaście Gliwice na pewno były bardzo ciekawe. W roku było tak jakby coraz ciężej. Przychodzili nowi zawodnicy, bo też dużo chłopaków okolicznych wiosek, innych mniejszych klubów chciało się dostać po prostu do tego klubu i być w lepszym klubie niż wcześniej był. Rywalizacja była spora. No właśnie, powiedz, poszedłeś do Piasta Gliwice. W jakim wieku tam zacząłeś Piaście? 10 lat, no to właśnie od czwartej podstawowej. No właśnie, powiedz, czy byłeś najlepszy wtedy w Piaście Gliwice, czy byłeś jednym z wielu? Tak szczerze oceniając, patrząc z perspektywy całej swojej przygody z piłką, no to w żadnym klubie nie byłem najlepszym zawodnikiem i może byłem, nie wiem, w pierwszej piątce, ale nigdy nie byłem tym najlepszym, wiodącym, najbardziej wyróżniającym się. Zawsze byłem gdzieś tym drugim szeregu, tak jakby powiedzieć. Kiedy najlepsi z danego rocznika szli do pierwszej drużyny trenować się, czy podpisywali jakieś kontrakty, no to mnie to mijało, bo byłem trochę dalej. Czy tak samo było na przykład w Śląsku Wrocław, kiedy przychodziłem, byłem 20 którymś do gry, więc tak naprawdę od początku tej przygody wszystko musiałem gdzieś wywalczyć. Nie było czegoś takiego, że coś było mi dane na tacy, że mogłem coś za darmo dostać i wszystko musiałem wypracować, wywalczyć i nie było takiego momentu, gdzie ktoś mi przychodził i mówił masz, to jest dla ciebie. Raczej to było wszystko oparte ciężką pracą i sporymi wyrzeczeniami. Właśnie celowo, Kuba, zapytałem Ciebie, czy byłeś najlepszy, bo jakimkolwiek zawodnikiem rozmawiałem, właśnie z Tomkiem Kędziorą, właśnie tutaj też z Rafałem Figielem kiedyś, czy jeszcze wcześniej na przykład z Wojtkiem Okińczycem z Zielonej Góry, to oni też powtarzali, ja nie byłem najlepszy, wśród dzieci nie byłem najlepszy i musiałem o wszystko ciężko walczyć. I znałem też troszkę Twoją historię, Kuba, dlatego te moje pytanie było celowe, więc to też jest informacja dla naszych właśnie grupowiczów z projektu Future Play Project, żeby właśnie, żebyście teraz też nie poddawali się, bo nie jesteście najlepsi w drużynie. Pójdziemy z Kubą do jego lat obecnych czasu, za chwilę dowiecie się, jaka była dalsza historia Kuby, ale zresztą powiedział wam, nie byłem nigdy, czy w pierwszej piątce byłem, nie byłem nigdy najlepszym zawodnikiem, więc żebyście też byli cierpliwi i żebyście byli wytrwali i konsekwentni w tym, co robicie, bo tak naprawdę, jeśli coś byście dostali za darmo, tak jak Kuba powiedział, to by każdy nikt z nas tego nie docenił. Jak dostajemy za darmo cokolwiek, to się to nie jest doceniane. Więc warto tutaj się trochę pomęczyć, przeszkody pokonywać za każdym razem i wyciągać z tego wnioski. Kiedy, Kuba, w którym momencie poczułeś, że piłka nożna będzie twoim życiem, twoim sposobem na po prostu na życie, na zarabianie pieniędzy? Przede wszystkim kończąc wiek juniora, czyli kończąc liceum, miałem do wyboru albo zostać w Piaście Gliwice w rezerwach, albo pójść do innego klubu. No, pojechałem kiedyś na testy do Unii Turza Śląska, nie dostałem się, były jakieś inne propozycje, ale to było takie palcem po wodzie pisane i
jeden telefon, dostałem truchu radziąków, kiedy tam był trenerem, wówczas teraz jest koordynatorem Śląskiego Związku Piłki Nożnej Damian Galeja. Bardzo mnie tak jakby chciał, bo wcześniej był asystentem w KKS-ie Tychy i podczas meczy ligowych widział mnie i uważał, że jestem gdzieś tam, widział we mnie potencjał. No i w Radziąkowie tak naprawdę dostałem szansę takiego rozwoju. Zaczęły się jakieś pierwsze analizy swojej gry, analizy przeciwnika, takie doświadczenie już trochę takiej bardziej poważnej piłki. Biorąc teraz Ruch Radziąków na tapetę, no to w Ruchu Radziąków były ci zawodnicy, którzy mieli po kilkanaście występów w Ekstraklasie, bądź byli bardzo grani na poziomie pierwszej ligi. A również spotkałem takiego zawodnika jak Piotrek Grodzki, który niedawno niestety zmarł. Prawie 300 występów w Ekstraklasie, występy w Legii Warszawa, zdobycie kilku pucharów na naszym podwórku tutaj, więc no naprawdę było się od kogo uczyć i tak jak mówię, no piłkarsko nie byłem najlepszy, bo nie mogłem być, jak przychodzę do klubu, w którym jest gość, który zagrał 300 meczów w Ekstraklasie, którzy rozegrali po kilkadziesiąt meczy w pierwszej lidze, czy w Ekstraklasie, czy w drugiej lidze. Chłopak z juniorów na pewno nie robił takiej różnicy jak zawodnicy, którzy znają już ten poziom rozgrywkowy. Miałem do wyboru Ruch Radziąków bądź studia, no i wybrałem tak pół na pół. Poszedłem i na studia, i grałem przy okazji jeszcze w piłkę, bo wtedy tak to mogłem nazwać, bo w czwartej lidze nie ma to jest czasami wiele związanego z profesjonalizmem, aczkolwiek to też zależy od danej osoby. Jeśli dana osoba sama sobie narzuci profesjonalizm, może ona powiedzieć, że jest profesjonalna. Aczkolwiek no to też obracamy się w różnym środowisku i często łapiemy zachowania innych, nie za każdym razem dobrze, trzeba zawsze podążać swoją ścieżką. Ale wracając do pytania, no to postawiłem na studia i na Ruch Radziąków, aczkolwiek no, po pół roku ta droga się troszkę rozjechała, bo miałem szansę, gdy w Rakowie Częstochowa w drugiej lidze zawiesiłem studia, tak jakby jeszcze nie do końca byłem pewny, czy to jest to, czy się przebije, czy dostanę szansę. Ale niestety, czy niestety, no, niestety, bo rok w Rakowie Częstochowa totalnie odwrócił moje życie w ogóle, nie tylko piłkarskie, bo nagle znalazłem się w orbicie zainteresowania reprezentacji Polski do lat 20. Nagle pojawiały się już pierwsze zainteresowania z Ekstraklasy. Już rozegrałem ponad 20 meczy, ponad 18 meczy w pierwszej lidze. Więc w wieku 20 lat, no, w wieku 20 lat wtedy rozegrałem pełny sezon w pierwszej lidze i tak jakby te studia troszkę zostawiłem na bok, odrzuciłem to, aczkolwiek nie uważam to, że to nie jest do pogodzenia. Zawsze nauka, jeśli się oczywiście znajduje czas, a przeważnie mówimy sobie, że nie mamy czasu, nie mamy czasu, a tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o organizację danego dnia i wszystko jest do pogodzenia. Ale skupiłem się na innych elementach, może o tym powiem trochę później, no więc tak powiem, że w Rakowie zaczęła się tak poważniejsza przygoda z piłką nożną. Tam zostałem uświadomiony, kim jest piłkarz i jak powinien podchodzić do swojego zawodu. Trafiłem na świetnego trenera Marka Popszuna, który mi bardzo wiele uświadomił, jak powinno wyglądać profesjonalne podejście do tego zawodu i jak wiele wyrzeczeń muszę jeszcze zrobić, bo jeszcze w swoim życiu wprowadzić, bo nie tylko to, co mi się wydawało wtedy za słuszne, robiłem. Jeszcze wiele, wiele rzeczy miałem do poprawy i dalej mam do poprawy, bo to nie jest tak, że jestem idealnym zawodnikiem, bo idealnych zawodników nie ma. Zawsze jest coś do poprawy. Człowiek często bywa leniwy i musi się do czegoś zmuszać, ale jeśli to daje później efekt, to te zmuszanie wcześniej okazuje się, że to było czymś naturalnym, co musiało nastąpić. Niesamowite rzeczy, Kuba, mówisz. Masz 23 lata, a naprawdę, jeśli chodzi o taką świadomość twoją życiową, to naprawdę przebijasz ludzi zdecydowanie starszych od siebie. I panowie, chłopcy, jeśli słuchacie teraz Kubę, to po prostu zapisujcie sobie to, co on mówi, bo ja jestem w szoku, że ty takie rzeczy mówisz z perspektywy właśnie 23-latka, gdzie zaczynałeś, tak jak mówiłeś, w małym klubie. Nie byłeś nigdy z postacią wyróżniającą. Unia Turza, nie chcę przekręcić. Tak, Nie chciało, która tam to byłem była na liga? testach, tak. Która to była Trzecia, to liga? było wtedy Beniaminek trzeciej ligi. To mi się wydaje, że teraz trochę plują sobie w brodę,
jeśli by to usłyszeli, że na pewno wiedzą, że gdzie jesteś teraz, to na pewno plują sobie w brodę, jak mogliśmy takiego człowieka nie wziąć, skoro A jest w nawet nie wiem, Ekstraklasie. czy, nie wiem, czy mnie nawet pa, nie wiem nawet, czy mnie pamiętają, więc może sobie nie plują w brodę. Także grupowicze, słuchajcie tutaj Kuby, co on mówi i nie dajcie sobie to, co wam ostatnio mówiliśmy. Nie dajcie sobie wmówić, że się nie nadajecie. Nie, jak ktoś wam tu mówi, to powiedzcie, ja wam zagryzam zęby. O, Kuba, może tu właśnie tu powiesz dalej. Co zrobić, jak ktoś ci mówi, nie nadajesz się? Nie, to trzeba sobie po prostu wziąć w cudzysłów, powiesić te słowa albo gdzieś na ścianie, tego zdjęcie tego kogoś i czasami udowodnić, bo miałem wielu takich trenerów, którzy uważali, że nie będę defensywnym pomocnikiem, że bardziej się nadaje na lewą bądź prawą obronę. Kiedyś byłem bocznym obrońcą, trener rezerw tamtego czasu, chwilę byłem w rezerwach w Piaście Gliwice, powtarzał mi, że nie mam lewej nogi, po czym wszystkie praktycznie swoje bramki seniorek udało się strzelić z lewej nogi, więc tak to dosyć śmieszne jest, bo tak naprawdę te słowa ludzi, którzy czasami wypowiadają coś, nie mając kompletnie świadomości, co robią danemu zawodnikowi z psychiką i jak bardzo mocno na nią wpływają. Niektórzy zawodnicy nie są przygotowani na takie czasami ciężkie słowa, nie mają wsparcia, nie mogą się kogoś poradzić, nie mają ludzi, którzy im pomogą. A ja przez te doświadczenia, może było nie tylko słowa trenerów różne, ale też kontuzje bywały u mnie bardzo bolesne, bo bardzo długie, przeciągały się. Lekarze mówili, że już nie będę grał w piłkę, że z takimi kolanami to raczej nie, że mam za dużą, teraz nie wiem, kto dokładnie powiedział, ale szufladę w stawie skokowym i to jest już nie do wyćwiczenia i że raczej to mógłbym się nastawić już na naukę, iść sobie w innym kierunku, bo piłka nożna dla mnie no, tematem zamkniętym, bo z takim problemem nie da się. A ja trafiłem pod skrzydła innych ludzi i kompletnie inaczej mnie poprowadzili, wyprowadzili wszystkie te kontuzje, złe myśli i pomagało mi to, że oni po prostu we mnie wierzą. Czasami sama wiara, bo można przestać się wierzyć, ale jeśli ktoś wierzy w ciebie i ci pomaga, bardzo dużo ci daje i sam później zaczynasz wierzyć w jego słowa i naprawdę takich ludzi już kilku spotkałem, bardzo mocno mi pomogli i dzięki nim teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem. Bardzo im za to dziękuję. No właśnie, jestem naprawdę pod wrażeniem Twojej świadomości i nasi grupowicze, to też naszym celem było, żeby zebrać taką grupę zawodników, którzy są ambitni, którzy chcą jeszcze się rozwijać, a nie do końca jeszcze są na poziomie, na którym chcieliby być i my jesteśmy też taką właśnie grupą wsparcia. My też motywujemy tych zawodników do tego, żeby po prostu nadali z siebie więcej, bo tak jak zresztą powiedziałeś, Kuba, czasami nasza pewność spada, pewność siebie też spada, ale jak mamy kogoś, kto nas pociągnie w górę, no to od razu idziemy również razem z nim. Powiedziałeś też o tym, że jeśli z kimś przebywasz, takim się stajesz i to jest właśnie też bardzo ważna sprawa. Mówiliśmy też wczoraj z chłopakami, rozmawiali o tym środowisku, w którym się człowiek funkcjonuje, wychowuje. Sam powiedziałeś, Kuba, że można być nawet w czwartej lidze, a pracować profesjonalnie. I Zgadza tutaj się. To nie ma znaczenia, który to jest poziom rozgrywkowy. no właśnie Profesjonalizm i można wprowadzić w juniorach, w trampkarzach, u malutkich dzieci, no bo wiadomo, tam jeszcze jest trochę zabawy, ale im wyższy poziom, tym samym sobie można dużo narzucać. A teraz możliwości jest bardzo dużo. Jest internet, są różne dostępne ćwiczenia, książki, podcasty, różne rzeczy naprawdę jest tego ogrom, kiedy wcześniej tego nie było, takiej świadomości, takiej możliwości dostępu do wiedzy. I teraz zawodnicy mają o wiele, wiele łatwiej i o wiele więcej wcześniej trzeba popełnić wyrzeczeń, błędów gdzieś takich prostych, bo człowiek po prostu nie wiedział, a teraz jest mnóstwo ludzi, mnóstwo wiedzy mogą przekazać, po prostu trzeba chcieć. Też czasami trzeba zainwestować w siebie, zainwestować w to, co bym chciał robić, no bo za darmo nie ma nic, tak jak wcześniej ciężko cokolwiek zostać za darmo, tak jak tutaj jest ogrom wiedzy, którą możecie przekazać, czy ty, czy Rafał Fikiel, czy Michał Szałek, z którym również współpracowałem już wcześniej, zanim jeszcze się dowiedziałem o tym projekcie. Także wydaje mi się, że możliwości jest bardzo dużo, trzeba tylko po prostu chcieć i nic więcej. Dużo, Kuba, dużo na wartości, trwałości.
O właśnie, wytrwałość, cierpliwość, też o tym wczoraj z chłopakami rozmawialiśmy. Powiedz mi, bo pytałem ciebie, co czułeś w momencie, kiedy ktoś mówił tobie, że się nie nadajesz, a kiedy, co ty robiłeś w momencie, jak wiadomo, bo też nie ma się cały czas pewności siebie na top poziomie. Co robiłeś, jak się zachowałeś, co myślałeś w momencie, kiedy wiesz, ta pewność siebie twoja spadała, no bo są momenty, że nie udaje się, nie wychodzi, przegrywam, nie gram. Co czułeś w momencie na przykład, kiedy nie dostałeś się do tej powiedzmy unituży, czy siedziałeś na ławkach w niższych ligach? Co czułeś? Jak reagowałeś wtedy? Przede wszystkim, jak ktoś mówi, że się nie da tego zrobić, to chciałem mu tak mocno udowodnić, że się da, że on nie ma racji, że mówił głupoty, że popełnia jakieś głupie błędy i mówi totalne bzdury, że chciałem po prostu dwa razy bardziej pracowałem, dwa razy bardziej chciałem. Wiadomo, że ta praca, później dochodzisz do pewnego limitu, już nie można więcej pracować niż ma dzień godzin, więc. Bardzo dużo czasu spędzałem na treningu, przez to też pojawiały się później kontuzje, bo ta, jakby muszę powiedzieć, chora ambicja udowodnienia czegoś też nie jest zbyt dobra. Trzeba było to wyśrodkować, ja tego nie wiedziałem. Myślałem, że im więcej będę trenował, tym będę lepszy, a tak nie było, bo trzeba też świadomie trenować, wiedzieć, jak reaguje organizm. Po wysiłku, że trzeba się regenerować. Była prezentacja z Rafałem o nawodnieniu, o diecie, więc te rzeczy muszą sobie współgrać. W tamtym czasie nie miałem takiej wiedzy i chciałem wszystko zrobić pracą, wszystko nadrobić pracą, a ta praca nie zawsze przynosi takie efekty, bo trzeba to robić z osobami świadomymi, wiedzieć co, kiedy można, gdzie, ile i wszystko musi mieć swoje ręce i nogi. Na pewno no, były momenty zwątpienia, zawahania takiego, no, co innego jest pewność siebie, a co innego są umiejętności. Kiedy pewność siebie spada, no, nie wierzymy w swoje umiejętności, chociaż ich nie tracimy. Mamy te Coś potrafimy i nawet jeśli nam się nie udaje, to dalej, nie za każdym razem nam się udaje, ale dalej to potrafimy, bo już kiedyś wcześniej to robiliśmy, robiliśmy to dobrze. Po prostu pewność siebie spada, a wiara w własne umiejętności powinna być taka sama cały czas. Bo nie zapominamy, jak się je, rusza rękami, jak się podaje dłoń, no cokolwiek, takie proste gesty, nawyki, to wchodzi w krew, a to, że czasami się coś nie udało, no to nie znaczy, że tego nie potrafimy. Raz, dwa razy się nie udało, ale wcześniej 10 razy się potrafiło to zrobić. Miałem kiedyś fajną lekcję z trenerem, jednym trenerem mentalnym. Wypisał mi 10 działań matematycznych i pierwsze, co zauważyłem, to, że popełnił błąd w jednym. Nie widziałem to, że 9 zrobił dobrze, ale widziałem ten jeden prosty błąd w działaniu matematycznym. Tak samo ludzie nas postrzegają. Jeden błąd nie świadczy całkowicie o nas. Po prostu to jest tylko jeden błąd. Dziewięć wcześniejszych zadań było dobrze, to jest 90%. Co z tego, że raz się nam nie udało, jak zrobiliśmy 90% dobrze? Okej, chcemy dążyć do perfekcji, tak? Ale musimy też siebie nauczyć się doceniać samego siebie, bo kto jeśli nie my docenimy samego siebie, czasami nie trafimy na takich ludzi, którzy nas wesprą we wszystkim. Więc musimy też sami siebie nauczyć doceniać, znać swoją wartość i wiedzieć, co potrafimy. Tym bardziej, że my Też, jako to, to też, obywatele. No, mów, Kuba, mów. to też, to, to też miało, to też miało duże znaczenie właśnie kiedy byłem w niższych ligach, nie grałem, kiedy byłem na ławce rezerwowej, kiedy nie udało mi się do pierwszej drużyny w Piaście Gliwice, kiedy lekką ręką Piast Gliwice mnie odrzucił, a na przykład, no, mogę podać przykład, że grałem w jednej drużynie w tej samym zespole z Patrykiem Giczkiem, który dzisiaj jest we Włoszech, w Salernitanie, pożyczony do Salernitany z Lazio Rzym. I oboje graliśmy na tej samej pozycji. No, ja nie dostałem tej szansy, co on dostał, chociaż on też miał bardzo ciężką drogę, bo zadebiutował, a później 2 lata czekał na kolejny występ w Ekstraklasie, gdzie jeden trener powiedział, że się nie nadaje i musiał wrócić do centralnej ligi juniorów z Ekstraklasy. No, to na pewno też był taki gong. A ja takiego dostałem, kiedy powiedzieli mi, że no, tylko się wyłącznie daje do rezerw Piasta Gliwice. Kuba, tym bardziej, że właśnie my jako Polacy jesteśmy takimi ludźmi, że non-stop szukamy negatywów, szukamy błędów. Taka jest nasza niestety natura. Ale powiedz, czy zawsze byłeś taką osobą od urodzenia, taką charakterną, że zawsze chciałeś pokazać, że ty potrafisz, że ktoś się myli, czy po prostu tą cechę charakteru, taką zawziętość nabyłeś z czasem? No, wydaje mi się, że to
kontuzje sprawiły to, że chciałem pokazywać rywali. Rywalizacja ogólnie od samego początku mnie napędzała bardzo. Chciałem wygrywać, zawsze chciałem wygrywać, i kiedy nie wygrywałem, chodziłem wkurzony, chciałem strzelać bramki. Wiadomo, jak to jest się młodszym zawodnikiem. Najważniejsze to było strzelać bramki. Ale tak kontuzje najbardziej mnie kształtowały, kiedy no, byłem bezsilny wobec zdrowia, wobec tego, że są jakieś przeciwności losu, którym nie mogę sprostać, i wydaje mi się, że wtedy takie cechy charakteru mi się bardzo mocno wykształtowały, gdzie taka zawziętość, upartość w dążeniu do celu i też cierpliwość, bo kiedy się pół roku rehabilitujesz i nie wiesz, czy to przyniesie jakikolwiek skutek. Później były błagalne modlitwy do Pana Boga, że czemu ja, czemu to mi się stało, dlaczego ja to odniosłem taką kontuzję i nie mogę się wyleczyć, i cały czas ten ból jest. Później wmawiano mi, że tego bólu już tak naprawdę nie ma, że tylko ja mam go w głowie, że nic się nie boli, no, a to było. No, nie dało się oszukać własnego organizmu, wymawiając sobie, że go nie ma i że nic się nie stało. Także to był ten moment, kiedy naprawdę tak mocniej uwierzyłem w siebie i postawiłem taki sobie na cel, że udowodnię tym wszystkim ludziom, którzy mówią jakieś głupoty, pierdoły, że dojdę do swojego celu, do swojego pragnionego celu, jakim jest stanie się profesjonalnym piłkarzem, jeśli chodzi o polskie warunki. Ja myślę, że z twoim mentalem to ty nie będziesz tylko w polskich warunkach, tylko że dojdziesz zdecydowanie wyżej. Za chwilę też powiemy, jak właśnie w czerwcu twoja sytuacja transferowa wyglądała. Ale Kuba, jeszcze chciałem cię zapytać i też przekazać właśnie naszym grupowiczom. Zobaczcie, każda przeszkoda, każda trudność jest dla was szansą. Szansą jest tylko pod warunkiem, jeśli mamy odpowiednią głowę nastawioną na pokonywanie przeszkód. To jest pierwsza rzecz. Jak ktoś jest, przepraszam, słaby, no to niestety nie podoła tym przeszkodom i zostanie w tym miejscu, którym jest. O tym też wczoraj rozmawialiśmy, że Kuba też mówił, nienawidził przegrywać. Jak nie wygrywał, to był zły. I takie nastawienie tutaj, jak ty sądzisz, Kuba, czy ono nastawienie na wygrywanie non-stop, na pokazywanie, że jest się najlepszym, czy tu też to jest jedna z tych charakterów, po prostu, która cię doprowadziła do tego miejsca, w którym jesteś. Zgadzam się, na pewno taka chęć rywalizacji, chęć pokazania, że jest się lepszym. Wiadomo, że to też musi być wypośrodkowane, to nie może być taka chora ambicja wygrywania, i jeśli przegrywasz, no to wszystko wtedy jest dookoła złe. Czasami po prostu trzeba się zatrzymać, gdzieś wyciągnąć wnioski, pomyśleć nad sobą. Często w ogóle w tym ogólnie, w tym świecie takim zabieganym mocno, ludzie nie mają czasu pomyśleć, po prostu stanąć, usiąść, pomyśleć, co w moim życiu jest dobrego, co złego. Tak samo wydaje mi się, że często piłkarze też gonią bardzo za czymś, za karierą, a czasami nie to jest im w życiu najbardziej potrzebne, chociaż uwielbiają grać w piłkę. No, czasami zdrowe relacje z ludźmi, chęć pogadania takiego. Często to już widzę po prostu w szatni, w ekstraklasie, że każdy patrzy tak strasznie egoistycznie na siebie, gdzie to później na boisku ewidentnie się przekłada. I miałem taką sytuację nie teraz, ale 2 lata wcześniej, kiedy zespół był bardzo doświadczony, ale patrzyli już tylko i wyłącznie zawodnicy pod swoim kątem, tylko i wyłącznie na siebie, na jakieś rekordy, bramki, asysty, a nie miała drużyna z tego żadnych korzyści. I to dopiero zobaczyłem z perspektywy czasu, że można inaczej, że można lepiej. A wydaje mi się, że taka rywalizacja zdecydowanie napędza, ale to musi być wszystko zdrowe, jakby na zdrowych zasadach. Nie może być nic, to jest wbrew naszemu sumieniu. Czy zgodzisz się, Kuba, że również zawodnicy, z którymi grasz, partnerzy, drużyna, też cię podnoszą do góry jako zawodnika indywidualnie? Bo im lepszych będziesz miał partnerów, a przeciwników na treningu ze swojej drużyny, i to tym stajesz się lepszy. Potwierdzisz te słowa? No, w 100% się zgadzam. Czasami zawodnik nie może zrobić progresu, bo doszedł już na szczyt swoich możliwości w danej drużynie. Potrzebna jest zmiana środowiska, zmiana miejsca, nowy impuls, nowy bodziec do rozwoju. Właśnie o to chodzi też w rywalizacji, że
nie tylko ty podnosisz swoje umiejętności, ale podnosisz umiejętności swoich kolegów, przez to dalej musisz, dalej ta poprzeczka idzie do góry i twoi koledzy są coraz lepsi, też się stajesz lepszy, ale oboje idziecie do góry i oboje dalej lubicie rywalizować. Jeśli tylko jedna osoba idzie, to często jest ci słabsi po prostu czasami ściągają tę drugą osobę w dół i rozwój jest utrudniony. Tego zmiana środowiska czasami, kiedy dochodzi się już na szczyt, bo jest potrzebna, żeby organizm, żeby ciało po prostu dostało nowy bodziec i mogło się dalej rozwijać, a nie zwijać. Także myślę, też ty nawiązałeś do zmiany bodźca. Myślę, że Messi chyba doszedł do momentu, że musi zmienić też otoczenie, żeby po prostu też jeszcze coś dać więcej z siebie. A z drugiej strony uważam, to niestety mnie serce boli, bo jestem od urodzenia Blaugrana i serce mnie boli, jak nie mogę patrzeć, nie wchodzę na strony internetowe, kiedy widzę, jak Messi odchodzi, ale z drugiej strony patrząc bardzo pragmatycznie widzę, że też on tego potrzebuje, bo już doszedł też trochę do ściany, nie ma z kim po prostu ciągnąć tej drużyny do góry i też odejdzie i wydaje mi się, że dalej po prostu będzie najlepszym zawodnikiem na świecie, mając też inne środowisko, którym się otacza. Kuba, ale powiedz jeszcze, w którym momencie, ile miałeś lat, zacząłeś pracę mentalną i co ciebie skłoniło do tej właśnie pracy mentalnej? Bo dużo mówisz o tym, że również inwestujesz w siebie. Co cię skłoniło do pracy z trenerem mentalnym? Przede wszystkim środowisko, w którym się znalazłem, to też wszystko możemy robić, a czasami łód szczęścia, odrobinę jakiegoś przypadku pozwala naprawdę zawodnikowi osiągnąć dużo. Nie kierowałbym wszystko w szczęście i tak w przypadek, bo tak się nie dzieje. To jest raz się wysłał los na loterii i się wygrywa i nigdy więcej już się później można nie wygrać. Ale znalazłem się właśnie w środowisku, w którym umożliwiło mi to, że miałem możliwość pracy z trenerem mentalnym. Było to w Rakowie Częstochowa w wieku 19 lat. Dostałem taką szansę pracy z trenerem mentalnym, który był przy reprezentacji polskiej, trenera Nawałki. Bardzo dużo z tego wyniosłem. Właśnie to, że trafiłem do Rakowa, a nie do innej drużyny, też bardzo mocno mnie ukształtowało. Bo trafiłbym na przykład do rozwoju Katowice, gdzie nie było takiej pracy z młodzieżą. Powiedzmy, jest praca z młodzieżą, ale nie na takim poziomie jak w Obrakowie. Tam była świadomość, taka etyka pracy, którą dotychczas jeszcze nie spotkałem. I nie dziwię się na przykład temu, że Raków Częstochowa występuje w Ekstraklasie, bo trener, który tam jest, zasługuje na to ta drużyna, która wykonuje naprawdę tytaniczną pracę i na treningach, poza treningami. Bardzo świadomi zawodnicy, których spotkałem, również właśnie Rafała. Przede wszystkim czerpałem wzorce od najlepszych zawodników, a właśnie w Rakowie za takiego uważam Rafała, tak profesjonalnego zawodnika, którego wcześniej nie mogłem spotkać, nawet no nie mogłem spotkać, bo po prostu grałem w niższych ligach, a Rafał był takim moim, powiedzmy, idolem, w sensie takim zawodnikiem, jakim chciałbym być. Kiedy widziałem, jak przychodzi wcześniej przed treningiem, jak się rozciąga, jak pracuje, jak mobilizuje swoje ciało, jak pracuje na siłowni, po siłowni, po treningu korzysta z fizjoterapeutów, jak pracuje na treningu, zostaje po treningach, dośrodkowuje, stara się poprawić wszystkie swoje elementy. Później widziałem, jak się regeneruje, widziałem, jak je, co je, robi różne rzeczy, robi różne rzeczy. Nie dzwoni teraz Rafał. O wilku mowa. Musi Powiedzmy, to że odpalić tego live'a. no właśnie, Akurat w tym momencie zadzwonił. Kurczę. będziesz mógł do Kuby napisać tutaj wiadomości. No, kontynuuj. Jakie co je przygotowywał różne ciekawe słodycze, ale słodycze bez cukru, różne takie rzeczy, których no po prostu wcześniej nie widziałem, no tylko powiedzmy. Gdzieś tam usłyszałem o Ani Lewandowskiej jakieś kulki mocy, a Rafał te kulki mocy przynosił do klubu i robił je samemu, więc na pewno bardzo mocno ukibicowałem, kiedy odszedłem z Rakowa, bo wiedziałem, jak dużo i jak ciężką pracę wkłada w swój zawód. Nie tylko. Bo z Rafałem teraz jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi, pracujemy dalej razem, korzystam z jego porad. Współpracujemy odnośnie treningu motorycznego, treningu na siłowni i bardzo mocno doceniam tą pracę, bo efekty są widoczne na boisku. W końcu po
po tych 12 latach, kiedy zagrał pierwszy mecz w seniorach w Lechii Zielona Góra, zadebiutował w Ekstraklasie i byłem niezmiernie dumny, że mogę oglądać swojego kolegę w meczu Ekstraklasy i za niedługo z nim rywalizować na boisku. Kuba, powiedz, czy ty też załapałeś się na te słynne książki Rafała Figiela, które roznosił po szatni, bo z nim rozmawiam, to mówi, że on da, ja mówię, daje tym młodym te książki mądre, co drugi no przeczyta, a niektórzy nie. Jak to jest to z tobą, Kuba, było? Czy Rafał też dał tobie jedną z jego mądrych książek motywacyjnych, rozwijających, inspirujących i czy czytałeś, czy nie czytałeś? To znaczy, ja ogólnie mam taki problem, że w dzieciństwie byłem przymuszany do czytania i co nie za bardzo do tych. Przymuszany byłem do czytania i do dzisiaj nie za bardzo lubię czytać książki, aczkolwiek miałem taki okres, gdzie bardzo często czytałem, ale biografii piłkarzy. Ta książka po prostu musi mnie zaciekawić. Otrzymałem od Rafała chyba z dwie książki. Jedną przeczytałem po bardzo długich namowach Rafała takim śmieszkowaniu ze mnie, że jesteś taki synek, gdy weź się do roboty, ty nic nie rozumiesz dalej, że musisz czytać te książki, że musisz się uczyć, marnujesz swój czas, no ale przeczytałem tą książkę następną też szybciutko. Także Rafał może być ceny dumny, chociaż dalej mnie namawia do kolejnych czytania, kolejnych książek, bo jest ich naprawdę wiele. Podarował mi chyba John Gordon, Obóz treningowy. Też. Mam też kilka jeszcze innych książek Gordona. Ja Rafałowi wysłałem akurat Finansowego Ninja Michała Szafrańskiego. Wiadomo, teraz Rafałowi urodziło się drugie dziecko, więc będzie musiał tam pospinać budżet, chociaż awansował do Ekstraklasy, także chyba nie jest tak jak źle z jego finansami. Nie, ja tak naprawdę śmieję się. Bardzo często rozmawiam z Rafałem, wymieniam się jakimiś różnymi rzeczami, książkami, dyskutujemy o przygotowaniu motorycznym, o piłce nożnej, o taktyce, o wszystkim tak naprawdę. Bardzo mocno się staramy pchać nawzajem do przodu i myślę, że to obu nam wychodzi na dobre. To właśnie znowu kolejna wskazówka do naszych uczestników projektu, że zobaczcie, z kim rozmawiacie, takim się stajecie i znajdźcie sobie taką osobę, takiego swojego mentora, idola, czy on w waszym wieku, czy starszy, z którym będziecie spędzać czas i będzie was motywował, albo znajdźcie w swojej szatni piłkarskiej osobę, która jest dla was wzorem i po prostu róbcie to, co robił Kuba pod kątem Rafała. Podglądał go, po prostu naśladował i widział, że to jest wzór, jak się go słucham, ja patrzę, co on robi. Oczywiście, nie wszędzie znajdzie się taki wzór, nie każdej szatni piłkarskiej, tym bardziej, jak jest się jeszcze w niższych ligach, ale starajcie się szukać osób, które są dla was idolami i róbcie to, co one. Kolejna rzecz, tutaj mówisz, i może ktoś z naszych uczestników też niekoniecznie lubi czytać książki, ale pamiętajcie, że teraz mamy XXI wiek i można równie dobrze audiobooki szukać, słuchać. Tego jest masa dostępnych różnego rodzaju książek w formie czytanej na internecie, są na YouTubie, można bardzo masę mądrych rzeczy znaleźć i to, czym będziecie się otaczać, co będziecie słuchać, to będzie na was wpływać i wy będziecie się rozwijać. Także myślę, że kolejna wskazówka dla was, zapiszcie sobie, jeśli nie książki, to po prostu audiobooki i to będzie dla was kolejny rozwój, a wiemy, że dużo czasu spędzamy w podróżach. Kiedy nie ma co robić, no to po prostu weźcie tak jak Kuba słuchawkę i słuchajcie sobie mądre rzeczy. Kuba, to może teraz opowiedz, jak to jest być w ekstraklasie, bo od 2 lat jesteś na tym poziomie. Jaki był twój przeskok z pierwszej ligi z Rakowa do ekstraklasy? Jak się czułeś przede wszystkim piłkarsko w porównaniu do tych zawodników, z którymi byłeś i pod kątem no takiej jednak mimo wszystko otoczki medialnej, takiego mimo wszystko przepychu i luksusu w tej ekstraklasie. Opowiedz na swoim przykładzie. A to pod względem otoczki medialnej nie ma porównania, jeśli chodzi o niższe ligi, o pierwszą ligę, czy drugą ligę, czy jeszcze niższe ligi, to już w ogóle niebo i ziemia. Ekstraklasa jest świetnie opakowana, jest bardzo nagłośniona, jest dużo, dużo ludzi, osób kręcących się wokół klubu, kibiców, także tutaj naprawdę myślę, że to jest może nie europejska półka, ale solidny poziom, naprawdę bardzo solidny poziom. Tym bardziej jeszcze jestem w takim dużym mieście jak Wrocław, gdzie naprawdę jest sporo kibiców, piękny stadion, piękne miasto, bardzo dobra baza treningowa, więc niczego mi tutaj nie brakuje.
Ale tak zaczynając od samego początku, przychodząc do Śląska w czerwcu 2018 roku, bądź 2017 roku, już teraz dokładnie nie pamiętam, który to był, Osiemnastym chyba. 2018, 18, możliwe, że tak było. 2 lata. No tak, 2018. Byłem trenerem, był wtedy Tadeusz Pawłowski, który utrzymał jakby Śląsk w Ekstraklasie, nie przegrywając w grupie spadkowej żadnego meczu, 5 wygrywając, 2 remisując. I miał tę drużynę już tak naprawdę bardzo mocno poukładaną, skompletowaną. I ja gdzieś przychodziłem na takie uzupełnienie na zawodnika. Zawodnikiem miałem być zawodnikiem, który ma się rozwinąć, który ma może nie tak szybko dostać szansę grania, aczkolwiek ja o tym nie wiedziałem. Przychodziłem z taką myślą, że jestem bardzo ważnym zawodnikiem, bo Klub Śląsk zapłacił za mnie bodaj 400 tysięcy złotych, więc to na polskie warunki nie jest wcale tak mało. Jeśli chodzi o młodego zawodnika z pierwszej ligi, bo to przede wszystkim kupuje się potencjał, a nie tak jakby umiejętności. To jest potencjał, który dopiero się może ujawnić albo rozwinąć. Więc tak naprawdę czekałem 7 kolejek na możliwość zagrania, zadebiutowania, więc pierwsze 3 mnie chyba nawet na ławce nie było. Później 4 jeździłem, aczkolwiek nie wchodziłem, i dopiero podczas meczu z Zagłębiem Sosnowiec udało mi się debiutować. Była to ciężka droga, bo nie uważałem, żebym aż tak odstawał. Nie uważałem, żebym nie dał rady fizycznie czy piłkarsko. Trenowałem na treningach, dawałem z siebie maksimum, a te decyzje trenera były inne i też zrozumiałem, jak ważna jest cierpliwość i czekanie na szansę. I tą szansę, która przychodzi, trzeba maksymalnie wykorzystać, bo nie wiadomo, kiedy ona przyjdzie. Cały czas trzeba być pod prądem, cały czas trzeba być gotowym, nie obrażać się, nie chodzić, nie marudzić, nie narzekać, nie dzwonić, nie pytać, jeśli na przykład zawodnik jest tam wyżej, do menadżera, do rodziców. Jak jestem zły i poszkodowany, to trzeba się wziąć w garść, zakasać rękawy i robić wszystko, co w danej mocy, to jest moc zawodnika, żeby trener zmienił to zdanie. I często zawodnikowi wydaje się, że ja robię wszystko, co możliwe jest, żeby trener na mnie postawił, a tak naprawdę to jest połowa tego, co możesz, bo tej drugiej połowy jeszcze w sobie po prostu nie odkryłeś, jeszcze tych danych rezerw nie pokazałeś, a często sytuacje kryzysowe zmagają nas takie pokłady sił, które się uwydatniają właśnie w tych sytuacjach złych. I wydaje mi się, że właśnie taka sytuacja wtedy była. I 10 godzin, załóżmy, treningowych w tygodniu, czy 8, ja wykonywałem 20, 2 razy więcej, pracowałem 2 razy ciężej. Co się też później odbiło na moim zdrowiu. Nie wyciągnąłem wniosków z dzieciństwa, to z wieku juniorskiego, kiedy właśnie miałem problem z kolanem, bo przeciążyłem staw kolanowy. Teraz tak samo miałem problem, ale to już akurat po występach w Ekstraklasie. Zagrałem 6 meczy, czy tam, czy chyba po 5 meczy. I okazało się, że mam pękniętą piątą kość śródstopia. A pęknięta kość śródstopia oznacza tak naprawdę pół roku przerwy. Więc też trafiłem. To było pęknięcie, nastąpiło tylko i wyłącznie z przemęczenia, bo nie dostałem żadnego urazu, nikt mnie nie kopnął, nikt mnie nie nadepnął, na nogę mnie nie spadło. Jest to dosyć uciążliwy uraz, ale udało się to wyjść bezoperacyjnie, tak jakby. Ale co też pokazało, że no, praca, wszystko fajnie, ale regeneracja, świadoma praca, świadoma i odpowiedzialna, bo zdrowie ma się tylko jedno i nie można nic robić ponad to, bo organizm się po prostu zbuntuje, tak jak się zbuntował u mnie. Osiągnąłem jakiś tam delikatny swój cel, bo zadebiutowałem, ale dostałem to jakby innego gonga, bo zdrowie nie wytrzymało, organizm powiedział: basta, no nie możesz tyle pracować. I wtedy właśnie zacząłem pracować z Rafałem. Od tamtego momentu mówię: Rafał, musisz mi pomóc, bo wiem, że mogę więcej pracować, mogę ciężej pracować, ale muszę to robić z głową, muszę to robić świadomie, muszę wiedzieć co, kiedy, jak, i tak dalej, i tak dalej. I Rafał mi do dziś pomaga. Dobrze powiedziałeś, Kuba, świadoma praca i
drugą rzecz powiedziałeś, że tak naprawdę nie odkryliśmy jeszcze swoich 50%, których nie wyszliśmy ze swojej strefy komfortu. Ty wyszedłeś z tej strefy komfortu, zobaczyłeś, gdzie są twoje granice, doszedłeś do tej granicy. Okej, okay, był jakiś moment, którym zszedłem w dół, bo była kontuzja. Udałeś się do specjalisty, do Rafała, który ci podpowiedział, jak trenować. I czy teraz wróciłeś na ten poziom tak intensywnego treningu, jak w tym momencie, co miałeś kontuzję? Wydaje mi się, że przeszedłem już poszedłem poziom wyżej, po prostu tylko doszło do tego regeneracja, odpowiednia dieta, odpowiedni sen. Doszło wiele elementów, które składa się na to, że po prostu da się ciężej pracować, ale tyle, ile pracujesz, tyle odpoczywasz. I taka zasada. Dostałem też od jednego lekarza, który właśnie pomógł przy kontuzji. Musisz wszystko podporządkować. Porządkować piłce, albo starać się porządkowywać jak najwięcej, tak żeby życie się kręciło wokół piłki, bo ta kariera piłkarska jest bardzo krótka. No, nie jest górnikiem, policjantem, panią z księgowości, która będzie pracować do 60. któregoś roku. Piłka nożna to jest 15 lat i 15 lat na zawodowym poziomie, licząc od 20 roku życia do 35, a później jest życie po życiu i trzeba całe życie przestawić, bo piłkarzem można być, ale no, w niższych ligach już kopać sobie po prostu amatorsko, gdzieś dla rozrywki, dlatego dla własnego zdrowia, żeby po prostu mieć z tego przyjemność, radość, a teraz się trzeba skupić na tym, co jest najważniejsze, czyli te kilkanaście lat, które jest, trzeba z niego wycisnąć maksimum. Później nasze życie naszej rodziny, życie naszych dzieci, wnuków i tak dalej było po prostu łatwiejsze, bo można stworzyć większe perspektywy, lepszą przyszłość i ci ludzie nie będą musieli się martwić o to, co będą jutro robić, czy będą mieli co włożyć do garnka i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko fajnie, to też jest nasza praca, no, to robimy. To jest oczywiście pasja, bo kochamy to, robimy to, ale na samym końcu też przynosi nam wymierne efekty w postaci pieniędzy. Kuba, a czy jeszcze wcześniej w niższych ligach, czy gdy byłeś młodszy, gdy tak intensywnie, mocno pracowałeś, czy miałeś trenerów, którzy mówili ci, nie trenuj tyle, bo to nic nie da, albo nie trenuj tyle, bo się zmęczysz? Powiedz naszym uczestnikom. Akurat miałem tak śmieszną sytuację, tak absurdalną, że miałem trenera pierwszego, który zakazywał pracy dodatkowej, nie pozwalał na nic, nawet na 10 minut wstawania po treningu, aczkolwiek miał asystenta, który był totalnym jego przeciwieństwem. Uważał, że trzeba mega mocno pracować, mega ciężko. Też jest bardzo śmieszne, bo często przed treningami klubowymi ukrywaliśmy się z tym drugim trenerem, gdzieś po Orlikach jeździliśmy, w jakichś śmiesznych boiskach, kartofliskach, po to, żeby tylko i wyłącznie popracować dodatkowo. Miałem taki okres, gdzie przez pół roku, dzień od poniedziałku do piątku, dzień w dzień wstawałem o 5 rano, by 5:25 iść na autobus z bratem, z jednym kolegą. Czasami często to byliśmy nawet tylko i wyłącznie ja z bratem, bo ci koledzy już nie wytrzymywali tego, że czasami były trzy jednostki w ciągu dnia, 5:25, żeby na 6 dojechać na boisko, żeby potrenować 1,5 godziny i szybko polecieć do szkoły z tego treningu, później zrobić południe kolejny trening, jeszcze gdzieś odrobić lekcje. I to się działo przez pół roku. I taki progres, jaki poczyniłem, piłkarski, fizyczny. Wtedy tak naprawdę czułem, jak ważna jest praca dodatkowa, bo ci koledzy, którzy nie pracowali nad sobą, nie robili nic dodatkowego, stali w miejscu, a ja bardzo mocno, bardzo szybko szedłem do przodu. I nagle mój trener mówił, ale ty świetnie wyglądasz, dobrze, dobre te treningi robię. A to tak naprawdę ta jego praca nie zaowocowałoby to, te, ta, ten ta rozwój nie zaowocowałby tylko i wyłącznie jego pracą, a przede wszystkim pracą z tym drugim trenerem, gdzie naprawdę to można było to policzyć, no ale to było co najmniej ze 150 treningów przez te pół roku, gdzie naprawdę wykonaliśmy kawał dobrej pracy i trenowaliśmy indywidualnie i ćwiczyliśmy naprawdę podstawy podstaw. To nie musiało być jakieś skomplikowane rzeczy, to po prostu było czucie piłki, uderzenie tylko i wyłącznie w jeden sektor bramki.
te nawyki ruchowe, nawyki takie, które można było później przestawić na boisko, działały, w 100% działały. I naprawdę samo uderzenie takie czyste, prostym podbiciem, czyste uderzenie zewnętrzną częścią stopy, to nie były skomplikowane rzeczy, to po prostu była taka prostota, takie ABC piłki nożnej, które można było robić wtedy, a sprzęt naprawdę tego nie potrzeba. Jedna bramka, jedna piłka, a wszystko inne można sobie zorganizować. To nie są duże koszta, a pracy, praca, jaka później, jaka ta praca dała efekt, naprawdę dawała dużą satysfakcję. Widzicie? I jeszcze jedno, żeby do tych trenerów, co mówią, żeby nie pracować, zatkajcie uszy i róbcie swoje, i pracujcie dodatkowo, bo robicie to samo co koledzy, a nie robicie progresu, stoicie w tym samym poziomie. A jak chcecie iść wyżej, no to musicie być półkę wyżej swoich kolegów. Nie musicie być najlepsi, tak jak ja. No, na moim przykładzie, w przykładzie Rafała czy kilku innych chłopaków, nie musieli być najlepsi w swojej drużynie, żeby dostać się na poziom wyżej, po prostu mieli inne cechy charakteru, albo cechy piłkarskie, które pozwoliły ci tam dostać. Także kolejny raz się powtarza to, co z chłopakom na grupie mówimy, że wystarczy piłka, żebyście mogli po prostu podnosić swoje umiejętności i nie słuchajcie kolejny raz trenerów. I mimo że jestem sam trenerem, to czasami też mi wstyd za moich kolegów, tu szczególnie sam, gdy byłem zawodnikiem, ja też byłem w niższych ligach, zawodnikiem druga, trzecia liga. To też niektórzy mi trenerzy mówili, nie, dzisiaj jest czwartek, za 2 dni jest mecz, już nie trenuj, wystarczy, ale to są bzdury, totalne bzdury. Jak któryś z trenerów wam powie, że nie trenujcie, czy to jest, będzie poniedziałek, czy tam piątek, wy jesteście jeszcze młodzi, więc na pewno możecie doskonale jeszcze podnieść swoje umiejętności i dopiero kiedy dojdziecie na poziom Kuby Łabojko, który miał kontuzję przez przetrenowanie, to dopiero wtedy możecie powiedzieć, że już doszliście do ściany. Jeśli nie dojdziecie, to po prostu trenujcie więcej. Jak dojdziecie do ściany, to wtedy się zastanówcie, czy nie warto trochę zwolnić, albo wcześniej zapytajcie się specjalisty od treningu, żeby po prostu się nie przetrenować. Podam tylko, Kuba, jeden z naszych uczestników napisał, że obóz treningowy, książka dodana do koszyka, to jest Bartek Pankowski, bo mi tu nie wyskakuje nazwiska, nie wiem dlaczego. Także już nasz cel został i Rafała w jakiś sposób zrealizowany, bo jedna osoba będzie bardziej świadoma po tej książce. Także jeśli chcecie, to o, Tak. ja, właśnie, ja poproszę Rafała Figiela i jeszcze go wywołam później na grupie, że Rafał, tutaj musisz chłopakom przedstawić książki, twoje magiczne książki, które przedstawiasz. Przekazujesz młodym chłopakom, także to będzie, Rafał, zadanie dla ciebie. Musisz przekazać chłopakom tytuły książek Johna Gordona. Ja też od niego dostałem ostatnio książkę, teraz zapomniałem tytuł, ale trochę tych książek jest i na pewno są ciekawe. Jakub, Autobus energii albo nie, o budowaniu drużyny, wiesz, o budowaniu o byciu klimatu. liderem chyba. Być Być liderem? liderem, tak, w szatni? Ja Lider w chciałem szatni, zobaczyć. coś takiego. To jest tam no, lider w szatni, Taka po prostu mocniejsza. też o tym, o tam mocno wyraźnie jest wyeksponowane właśnie ta etyka pracy. To, że w dużym klubie, a tam są kluby to był NFL, czyli futbol amerykański, tam kluby od sprzątaczki po właściciela muszą pracować według wartości, według etyki pracy i to ma na celu jeden kierunek całego klubu. To nie jest tak, że tylko zawodnicy będą pracować na 100%, a pozostali nie będą iść w tym samym kierunku, bo już właściciele, sprzątaczki, magazynierzy i tak dalej, cały sztab musi iść wszyscy w jednym kierunku, to dopiero da efekty w postaci jakiegokolwiek sukcesu już na tak wysokim poziomie, jakim jest NFL. Jakub, a teraz powiedz właśnie jeszcze dalej idąc co do Ekstraklasy. Troszeczkę tam wspomnieliśmy przed rozmową naszą, jak się trenuje w Ekstraklasie. Powiedz, jakość, tempo treningu w Ekstraklasie. Jak to, czy dla ciebie w porównaniu do Rakowa była różnica, czy nie było różnicy? Była różnica przede wszystkim jakości zawodników. Szybciej operowali piłką, byli lepsi technicznie. Może nie, to nie był poziom, który czułem, że to był mega, jakiś wysoki poziom, ale po prostu czuć było różnicę.
operowaniu piłką, właśnie w jego graniu takim inteligentnym, wiedzieć, gdzie zagrać, po co zagrać, to może co to kolejne podanie może przynieść. Więc wydaje mi się, że naprawdę zawodnicy, którzy, no, powiedzmy Marcin Robak, Michał Rapek, Arek, no, trochę tych klubów zwiedzili, byli w reprezentacji Polski, grali na eliminacjach do turniejów, więc tak naprawdę było się od kogo uczyć, było co podpatrywać na treningach. Dalej jest oczywiście teraz wiadomo Waldemar Sobota, który spędził 7 lat za granicą. Na pewno jest szansa się od niego czegoś nauczyć i dowiedzieć, jak wygląda już praca za granicą, na co zwracają trenerzy uwagę i tak dalej, więc nie ma zawodników, których się nie można czegoś nauczyć, a jeśli się czegoś nie można nauczyć, to można się nauczyć tego, czego nie robić, a tak samo jest od trenerów. I wydaje mi się, że naprawdę wiele rzeczy można wyciągać, trzeba obserwować, patrzeć, przyglądać się, zapisywać, robić notatki, wracać do tych notatek, przypominać. Często jak jeździłem na mecze Rakowa Częstochowa w autobusie, cały czas Rafał siedział w tym samym miejscu i widziałem tylko, jak wyciąga książkę, wyciąga ołówek i zapisuje. Dał mi jedną książkę, no to miał całą książkę zapisaną w jakichś notatkach ołówkiem, sobie kreślił, zapisał jakieś cytaty. Naprawdę tutaj można od niego brać garściami. Takiego zawodnika, tak świadomego, nie spotkałem dotychczas i w Śląsku naprawdę Rafał mógł być dalej przykładem, choć w Ekstraklasie dopiero zagrał teraz taki mecz, to dla tych młodych zawodników taki lider w szatni, który wytycza ścieżkę, jak postępować, jest naprawdę skarbem dla trenera i właśnie przypadkowo Rafał był kapitanem i pokazywał, co i jak powinno wyglądać. A wracając jeszcze do pytania, no to w Ekstraklasie przeważnie trenuje się raz dziennie, co nie jest niestety szczytem ciężkiej pracy. My mamy, powiedzmy, taki mikrocykl, że trenujemy 4 razy, momencie, policzę dokładnie, 4 razy. Jest 5 treningów, z czego 4 są przed meczem, jest mecz mistrzowski. Dzień po meczu jest regeneracja i 1 dzień wolny. Mniej więcej tak wygląda nasz mikrocykl, czyli są to, jest to 4 treningi piłkarskie, jeden mecz i jeden trening regeneracyjny. Nie jest to tak naprawdę za wiele, bo za wiele to nie może być, jeśli się spędza na boisku ledwo co 7-8 godzin, więc to tak naprawdę jest dosyć mizerny wynik. I wiem to ze swojego doświadczenia, że no moje ciało potrzebuje ciężkiej pracy do tego, żeby być lepiej przygotowanym, żeby lepiej wyglądać w meczu, żeby ta pewność siebie szła do góry, bo wiem, że zrobiłem wszystko dobrze w tygodniu, że mega ciężko pracowałem, żeby dobrze wyglądać w meczu. A jeśli trenowałbym tylko to tak jak trenujemy w klubie, no to na pewno sama wiara we własne umiejętności i bardziej był strach taki, czy wytrwam do 60 minuty, czy nie umrę w 60 minut z braku siły, czy będą po prostu przeciwnicy będą szybsi, silniejsi, czas reakcji będzie szybszy. Więc dużo jest składowych na to, jak wygląda zawodnik meczu i trzeba to umiejętnie dozować i umiejętnie te treningi wplatać. Raz z Rafałem robimy w tygodniu 2-3 treningi, takie stricte motoryczne, pracuję jeszcze sobie dodatkowo po treningach. Z trenerem motorycznym dostaję swoją rozpiskę biegową, taką typową, odbiegania. Też wszystko musi być podpasowane pod meczem, bo nie można, jeśli są różnice między meczami 4 dni, no mega ciężko pracować, bo organizm nie zdąży się zregenerować, jeśli grasz 4 dni, a tam mecze są po 90 minut, więc ta intensywność wysiłku musi tutaj iść w dół. Teraz mam na przykład przerwę na reprezentację, no to mikrocykl jest też tak ułożony, że trenujemy od poniedziałku do piątku, a tylko w środę mamy jeden trening. Dwa treningi mam, tak? Poniedziałek jeden, wtorek jeden, środę dwa, czwartek, piątek po jednym i weekend wolny. No, dla mnie to jest nie do przyjęcia. Ja mam tych jednostek o 5 więcej niż moi partnerzy klubowi. Jutro idę z trenerem przygotowania motorycznego rano robić sprinty, robić trening szybkościowy. Nie było na to przestrzeni w zeszłym tygodniu, więc mówiliście, że w tym tygodniu będziemy pracować nad szybkością.
i jutro o 7:30 przed swoim normalnym treningiem klubowym jest tam umówiony z trenerem, więc no, ten czas, który można spożytkować na pracę, trzeba spożytkować na pracę, a kiedy spożytkować czas na regenerację, no to regeneracji nie może tam się, nie mogą się te czasy mylić, bo nie będziemy dobrze przygotowani do meczu, jeśli nie dobrze, jeśli nie pracujemy ciężko. Jak jeden kiedyś z ekspertów powiedział, jeśli nie odpalasz samochodu w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, no to w sobotę raczej ciężko, żeby go odpalił. No i tak samo, jeśli trenujesz słabo w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, no to w meczu nie będziesz wyglądał super. No może to się udać raz, dwa, ale później to niestety będzie tylko i wyłącznie pikować, będziesz w dół, bo tak jest zbudowany ludzki organizm. Naprawdę, Jakub, jestem w totalnym szoku Twojej świadomości. Z kilkoma już tymi zawodnikami z top poziomu rozmawiałem. Właśnie z Tomkiem Kędziorą na przykład, z Damianem Szymańskim z AEK Ateny, z Adamem Marciniakiem z Arki Gdynia, ale już jestem pewien, że Twoja wizja rozwoju zawodnika jest po prostu mi najbliższa, bo ja też jestem zwolennikiem naprawdę bardzo mocnej, ciężkiej pracy, wręcz katorżniczej. Wiem, jak byłem zawodnikiem, starałem się robić trochę więcej niż inni, ale teraz po prostu widzę z perspektywy czasu, że to i tak było w porównaniu do tego, co teraz wiem, to było nic. Teraz, jako właśnie realizując się w roli trenera, no to tutaj właśnie wiem, że zdecydowanie mam większą świadomość, więc wiele więcej pracuję niż kiedyś, a to, co ty mówisz, to myślę, że na dzisiaj moglibyśmy skończyć ten nasz projekt Player Future Project, bo ty po prostu wyczerpałeś nam wszystkie tematy, bo po prostu powiedziałeś, no nie ma innej drogi, jest tylko ciężka praca. I ja już bym skończył w ogóle cały ten projekt, bo ty już totalnie nam zamknąłeś tematy i myślę, że teraz jak ktoś z zawodników, teraz, którzy nas słuchają, no jeszcze nie posłucha ciebie, nie zrozumie, że to, co każdy z nich robił, to jest myślę, że i tak 1/10 z tego, co powinien robić. Więc panowie chłopcy, jeśli jeszcze nie zrozumieliście tego, jak ciężko jest dostać się na poziom nawet ekstraklasy, naszej wyszydzanej, naszej takiej biednej w skali Europy, to zrozumcie, że musicie pracować naprawdę tyle, co Kuba i jeszcze więcej, żeby w tej ekstraklasie być i marzyć o tym, żeby wyjechać w ogóle z Polski. Także Kuba, no jestem naprawdę ogromnym wrażeniem Twojej świadomości, a potwierdzeniem tego fakt niech będzie, że w czerwcu miałeś pierwsze zapytania z Włoch. Może opowiesz o tej sytuacji? No, powiedzmy, były pierwsze zapytania, jakieś pytanie o moją osobę, jak to wygląda, sprawa kontaktowa, ile klub chciał za mnie trzymać pieniędzy, więc temat jest dość rozwojowy. Kilka już, powiedzmy, takich ciekawszych zapytań się pojawiło. No, mam jeszcze rok do końca kontraktu ze Śląskiem, więc sytuacja może być dynamiczna, czy to w zimowym okienku, czy w okienku letnim w przyszłym roku. Na pewno chciałbym się rozwijać, chciałbym iść dalej, chciałbym spróbować czegoś nowego. Wydaje mi się, że to może być ostatni sezon Ekstraklasy, aczkolwiek, no wiadomo, życie pisze różne scenariusze, można sobie plany kreślić, a tak naprawdę wszystko czas zweryfikuje. Chciałbym jeszcze wrócić do tematu. Wszystko fajnie, tematy plotek, takich transferów są ciekawe, aczkolwiek ja tam lubię konkrety. Konkrety są najbardziej ciekawe i takie najbardziej pokazujące, jaka jest prawda. A dobrze, do tej ekstraklasy, gdzie wszyscy się śmieją, jak to jest, mam śmiesznych piłkarzy, nie grać w piłkę. To czemu ci ludzie, którzy tak się śmieją, nie zostali piłkarzami, a pewnie na pewno trenowali piłkę, no, że po prostu nie wyszło im, nie mieli tyle zaparcia, nie mieli tyle motywacji w sobie, nie chciało im się wchodzić na imprezy z kolegami, nie wiem, alkohol, dziewczyny, różne rzeczy, jest mnóstwo pokus. A dochodzą ci najbardziej wytrwali ci, którzy dążyli do celu. Bez znaczenia, w jakim miejscu się znaleźli. Oczywiście wiele osób trafiło czasami z przypadku, dostali coś za darmo i nie wykorzystali tej szansy, ale wiele osób jest, które naprawdę ciężko pracowało. Są z różnych małych wiosek, z biednych rodzin. Sam takich zawodników poznałem, którzy nie mieli za wiele, a po prostu wszystko oddali piłce i są w tych miejscach, na które zasługują. I gdzieś przeczytałem, że 1 na 10 tysięcy, na 10 tysięcy zawodników, którzy zaczynają, dostaje się na poziom ekstraklasy. Ja akurat miałem taką
możliwość, że w Piasie Gliwice i rocznika 94 Radosław Murawski, Piasie Gliwice był kapitanem, później Palermo, teraz jest w Turcji. W 97 roczniku ja dostałem się na poziomie ekstraklasy i w 98 roczniku roku Patryk Wilczek. Więc to jest trzech zawodników, a na przestrzeni 10 lat tylko tych trzech wychowanków się udało w Piasta Gliwice trafić na poziomie ekstraklasy. Z takiej akademii, jaką jest powiedzmy Piast Gliwice, gdzie jest dużym 200-tysięcznym miastem i wiele dzieci tam przychodzi, wiele dzieci chce tam grać, a naprawdę nie każdemu jest możliwość dania zagrać w ekstraklasie. Rafał Figiel z Zielonej Góry, z Łagowa, takiej wioski malutkiej, potrafi dojść na ten poziom i naprawdę miejscowość czy pochodzenie nie przeszkadza w tym, żeby dojść na szczyt, bo nie tylko z Legii Warszawa można się wybić, tylko z topowych klubów w Polsce. Można gdzieś w malutkim klubie robić świetną robotę, świetnie grać, świetnie trenować i po prostu musi człowiek czekać na szansę, być gdzieś zauważony. Właśnie tego szczęścia, tego przypadku, gdzie ktoś coś zobaczy, ktoś coś odkryje w kimś. A naprawdę na szansę trzeba być gotowym przez 24 godziny doby, bo nigdy nic nie wiadomo. Tak też było ze mną na przykład, kiedy zagrałem dwa mecze w Ekstraklasie. I to nawet nie dwa, jeden z ławki rezerwowych, jeden niepełny, Wisłą Kraków. I gdzieś trenerowi Miśniewiczowi się spodobało w tych dwóch meczach, że coś ten zawodnik w sobie ma. I akurat udało mi się zostać powołanym na reprezentację do lat 21 w zastępstwie dla Szymona Żurkowskiego, który wtedy już był ograny rok w Ekstraklasie, a ja miałem tylko dwa mecze. On był odkryciem roku, najmłodszym, najlepszym zawodnikiem młodym. Już za odkryciem roku w Ekstraklasie, a ja dopiero debiutowałem, grałem dwa mecze, udało mi się pojechać. Pierwszy mecz siedziałem na trybunach, nie byłem w ogóle brany pod uwagę, a kontuzji doznał Patryk Wilczek, wstrząsienie mózgu. Trener został tylko z jednym defensywnym pomocnikiem, czyli mną. I udało mi się zadebiutować w reprezentacji do lat 21 w eliminacjach do Mistrzostw Europy. I gdyby nie to, gdzieś ta później kontuzja, która spowodowała to, że wypadłem z tej kadry i nie było mnie dwa miesiące, no nie udało się pojechać na mistrzostwa, aczkolwiek była szansa. Byłem jeszcze na meczach towarzyskich z Anglią i Serbią, było bardzo blisko, ale naprawdę łódź szczęścia, gdzieś przypadek, jakaś zbieżność taka losu i naprawdę można się okazać, że w kilka tygodni, miesięcy, kilka lat na przykład można całkowicie zmienić bieg swojego życia, bieg swojej kariery. Damian Kądzior dzisiaj jest w lidze hiszpańskiej, a jeszcze 3 lata temu, czy 3,5 roku temu grał w pierwszej lidze z Wigra Suwałki swoim kolegą Damianem Gąską, który nie może się załapać pierwszego składu w Śląsku. No, tak naprawdę dwie bardzo, bardzo zbliżone osoby, bo piłkarsko bardzo dobrzy zawodnicy, ale jedna droga nie poszła w tym kierunku, co trzeba. Damian ubrał inną i udało mu się i jest dzisiaj naprawdę na top poziomie w Lidze Hiszpańska. Jedna z najlepszych lig świata. A czy to jest Eibar, czy jakiś inny zespół, już naprawdę nie ma znaczenia, bo niewielu zawodników się dostaje do tej ligi. Starczy zobaczyć ostatnio, bo to Grzegorz Krychowiak z Sewilli, a wcześniej to ciężko sobie przypomnieć jakiegokolwiek piłkarza. Bartłomiej Pawłowski, 9 meczów w La Liga, ale to był epizod. A Damian ma naprawdę ogromną szansę i w ciągu kilku tygodni, miesięcy może się całkowicie zmienić swoje życie. Patrz, Krzysztof Piątek. Zakup Krakowic, Lofranki, nagle z Wielkim Milanem. Także trzeba być cały czas gotowy. Jacek Magiera, trener. Miałeś przyjemność właśnie, Kuba, z trenerem Jackiem Magierą? Trener Magiera pochodzi z Częstochowy. Miałem kilka razy możliwość wymienić się z nim telefonem, SMS-em, porozmawiać chwilę. I zawsze polecam taką książkę Szczęście czy Fart. Oczywiście ją przeczytałem. Kapitalna taka bajeczka o tym, jak bardzo ważne w życiu jest pomaganie szczęściu i pomaganie temu, żeby coś się udało. Bo przypadkowo mówię o trenerze Jacku Magierze, bo on właśnie na tych wszystkich konferencjach, na których bywają trenerzy, mówi o tym właśnie to, co ty powtarzasz. Bądź przygotowany na to, co cię czeka za jakiś czas. Nie wiesz, czy dostaniesz szansę. Tak jak on na swoim przykładzie powtarza, jak 2016 rok, kiedy dostał pracę w Legii Warszawa, nagle awaryjnie do Ligi Mistrzów, od razu w Lidze Mistrzów, a pokazuje
sprzed pół roku, jak on w tej Zagłębiu Sosnowiec chyba był. I gdzieś jechali na Puchar Polski do A klasy, czy tam do tej bardzo niskiej ligi, gdzie normalnie jeszcze wiecie, takie stare były ławki rezerwowych, tak. Takie po prostu blaszaki. On pokazywał to 2016 rok gdzieś tam na wiosce i 2016 rok stadion Real Madryt. Nie jesteś w stanie przewidzieć, że coś takiego cię stanie. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, ale mówi, ja cały czas tak pracowałem, jakbym był w tym Legii Warszawa i grałbym z Real Madryt. Więc bądźcie przygotowani na to, że za pół roku będziecie gdzieś wysoko, ale teraz na to pracujcie na 100%, tak jak właśnie byście byli, czy w Legii, czy w Realu Madryt. Więc nic was nie zwalnia z tego, żebyście pracowali teraz na 100%, tak jakbyście reprezentowali teraz barwy reprezentacji Polski, czy będąc w Realu Madryt. Nie zwalnia was nic, ale może się tak zdarzyć, że za jakiś czas będziecie na tym poziomie. Kuba, chciałem cię zapytać właśnie, jak teraz mamy tych zawodników młodszych lub od 15 do 25 roku życia, tak celujemy, że większości zawodników takich mamy. Co ty, mając teraz 23 lata, czy jakie ty byś dał teraz radę, albo co byś zmienił w swoim prowadzeniu swojej kariery na kilka lat wcześniej, co byś jeszcze dorzucił do swojej kariery, żeby ona jeszcze poszła szybciej? Co byś zmienił w swoim prowadzeniu się parę lat wcześniej? Takie pytanie. Chciałbym być szybciej świadomy tego, tak jak w tym wieku jestem, tak chciałbym być w takim samym wieku, będąc teraz mną, chciałbym mieć 6 lat mniej albo 5 lat mniej i całkowicie inaczej bym, czyli całkowicie może nie, ale pewne rzeczy bym postrzegał inaczej, no po prostu przykładam większej wagi do diety, do siłowni, do treningu piłkarskiego, do regeneracji, do różnych innych aktywności, które można robić nie tylko piłkarskie, które rozwijają nasze całe ciało, nie wiem, basen, cokolwiek innego, yoga, naprawdę jest wiele rzeczy, które pomaga. No Lewandowski trenował judo i widać, jak na boisku się porusza, że ma całkowicie inne ruchy. Ibrahimowicz także trenował chyba karate, z tego co mi się wydaje, czy inne dyscypliny jakąś, które... Sporty walki. Sporty walki, no które no, tak wysoko jak on nogę podnosi, to niektórzy zawodnicy nie skaczą do głowy, więc naprawdę no, wszystko, co jest w stanie cię rozwinąć, a jest bardzo dużo rzeczy teraz, które potrafi rozwinąć zawodnika, dostępne jest naprawdę tak od ręki i można to robić naprawdę bez wielkiego wkładu finansowego, bez wielkich jakichś tam możliwości. Niewiele trzeba, a naprawdę można dużo zdziałać. Może częściej bym zaczął czytać te książki, które Rafał wysyłał. Tylko, że wcześniej Rafała nie znałem. Naprawdę no, dużo, dużo, dużo wiedzy, dużo takiej praktycznej wiedzy można z tego wyciągnąć. Bardzo dużo. Teraz na przykład ja staram się na swoim przykładzie, bo mam młodszego brata, który też gra w piłkę, jest w pierwszej ligowej Arcy Gdynia. Staram się mu te rzeczy przekazywać, się rozmawiać z nim, tłumaczyć mu różne zachowania. Teraz trafił właśnie do seniorów, czy trafił do seniorów, był w seniorach w czwartej lidze, też w Ruchu Radziomku, ale trafił już na szczebel pierwszoligowy do Arki Gdynia, gdzie są naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy z przeszłością ekstraklasową, z trener Mamrot, który zdobywał wicemistrzostwo Polski jeszcze niedawno z Jagiellonią, więc musi te pewne rzeczy dopiero doświadczać, uczyć się i staram się przyspieszyć ten proces adaptacji do innego środowiska, kierować to jakby jego karierą, bo już powoli wkracza ten etap, gdzie no musi sobie zdać sprawę, że to nie jest już zabawa, to tutaj się naprawdę gra toczy nie tylko o pieniądze, ale też no, o swoją przyszłość, bo dzięki tej przyszłości, dzięki graniu w piłkę można sobie naprawdę fajnie życie ustawić. I te rzeczy, które ja teraz wiem, staram się przekazywać młodszym zawodnikom, chociaż aż tak stary nie jestem, bo mam dopiero 23 lata i już staram się uczyć młodych zawodników. I w Śląsku też jest kilku takich, naprawdę staram się im przekazywać wiedzę, staram się im taką wiedzę przekazywać, której ja nie otrzymywałem. Powiedzmy w bramkarzach, juniorach, niektórzy trenerzy nie zwracali na to uwagę, a oni już mogą szybciej łapać te rzeczy, szybciej mogą się rozwijać, szybciej mogą się uczyć tych cech, tych rzeczy, które są bardzo ważne i przydadzą się po prostu
profesjonalnej piłce, więc tak jak Rafał był moim mentorem, moim takim niedoścignionym idolem, bo wtedy ciężko było zmienić całkowicie swoje życie, bo Rafał naprawdę miał podporządkowanie życia pod piłkę. Tak teraz ja staram się młodych zawodników użyć, bo też takich rzeczy potrzebowałem i wiem, jak to jest bardzo ważne. Mam tego zawodnika czasami jakieś kilka lat od starszego, bardziej doświadczonego kolegi, który już swoje zobaczył, swoje widział, jeszcze nie wszystko przeżył, ale jest w stanie pomóc, bo ta pomoc jest później nieoceniona i dostałem już jedną taką informację zwrotną, z której naprawdę mam taką wewnętrzną satysfakcję, że zawodnik przyszedł po treningu i mówił, kurczę, masz rację, zdecydowanie to, jak ty widziałeś, zdecydowanie jest lepiej. I to też jest taka satysfakcja, no, że nie będę mega trenerem, bo nie czuję się w tym, aczkolwiek uczestniczę w kursie UEFA B w Dolnośląskim Związku. Jestem już prawie na końcu, tylko teraz akurat ta pandemia pokrzyżowała plany, bo nie możemy tutaj chodzić na staże, bo jest izolacja i uczestniczyć w tym kursie. Więc trochę przystopowało mi to, ale chciałem to dodać też wiedzy z drugiej strony, jak trener widzi, jak trener postrzega pewne rzeczy, jak to wygląda właśnie od tej drugiej strony. I jest naprawdę dosyć ciężka praca, bo wszystko fajnie wychodzi się na trening, na boisko, klasie, a trener musi być takim strategiem, musi planować, musi być bardzo dobrą organizacją, musi mieć wiele rzeczy takich, których zawodnik nie widzi, bo jest przeważnie tylko skupiony na sobie, a trener musi dookoła wszystko ogarnąć, całe to, które nie mówiąc już o niższych ligach, o trenerach dzieciaków, którzy naprawdę nie zarabiają kokosów, nie dużych pieniędzy, a wszystko spoczywa na ich rękach, a tutaj w Ekstraklasie te rzeczy rozkładają się na większą ilość trenerów, asystentów, sztab fizjoterapeutów, doktorów, cały pion sportowy, więc tutaj jest większa gama ludzi. Trener nie musi aż tyle pracy wykonywać, co wykonuje na przykład trener juniorów, gdzie on jest jeden sam i musi naprawdę garnąć 25 ludzi i zawsze wszystko dostrzeże. To mnie znowu zaciekawiłeś tym, że poszedłeś na kurs trenerski. Od razu poszedłeś na kurs UEFA B, czy wcześniej miałeś Grassroots C? Nie, jako że skorzystałem z takiej ulgi, bo zawodnicy, którzy 5 lat grają na poziomie trzeciej ligi w górę, mogą zacząć już od razu UEFA B. To ja od razu zacząłem od UEFA B i problemu. I zobaczcie, Kuba przełamuje kolejne stereotypy. Powiedział wcześniej, że nawet na poziomie ekstraklasy można łączyć to ze studiami. To jest jedna rzecz. I kolejną rzeczą jest to, że poszedł na kurs trenerski, gdzie też trenerzy, przepraszam, zawodnicy w większości powiadają, nie, ja nie poradzę sobie na poziomie trzeciej czy czwartej ligi. I to zawodnicy często mówią, bo też widzę już, niektórzy już mają bliżej końca niż początku swojej przygody z piłką. To mówię, no to przyjdź na kurs trenerski, nauczymy cię, jak być trenerem. Nie, bo ja gram w trzeciej czy czwartej lidze, ja sobie nie dam rady, bo... No jak nie dasz rady? No, teraz Kuba podawał twój przykład, że jest zawodnik z Ekstraklasy, 23 lata i taka świadomość, że on już się przygotowuje do tego, co będzie być może za jakiś czas, ale to robisz też pod kątem teraz, że siebie, pod kątem zawodnika, żeby wiedzieć, jak to wygląda z drugiej strony. I rzeczywiście Zidane kiedyś mówił o tym, że i kiedyś pytanie padło od dziennikarza już po takiego sukcesach w Realu Madryt, kiedy zdobył 3 razy Ligę Mistrzów pod rząd, pytają się Zidana, no to teraz, jak pan może powiedzieć, łatwiej było być zawodnikiem czy trenerem? No, mówi, zawodnikiem, bo zawodnik właśnie patrzy egoistycznie, zawodnik patrzy tylko na siebie. Teraz, gdy jestem trenerem, to nie dość, że zarządzam drużyną, to jeszcze zarządzam ogromnym sztabem ludzi w sztabie szkoleniowym, więc tutaj właśnie trener wychodzi z roli ego, musi zarządzać większą ilością ludzi i tutaj nasi uczestnicy też niech zapamiętają sobie to, że teraz to jest czas dla was. Wy jesteście sami i nie musicie tak naprawdę zwracać uwagę na partnerów i tak dalej. Partnerzy wam są potrzebni do rywalizacji. Gdy będziecie już starsi, będziecie trenerami, to tutaj będziecie musieli współpracować z pozostałymi zawodnikami, przepraszam, z pozostałymi ludźmi ze sztabu i z klubu, więc ta wasza rola będzie już szersza. Jeśli macie pytanie do Jakuba, to zadawajcie tutaj w komentarzach, będę na bieżąco się pytał. Kuba, jeszcze chciałem ciebie zapytać,
taką właśnie rzecz, bo ostatnio rozmawialiśmy z zawodnikami. Widzę, ty bardzo szeroko rozwijasz się we wszystkich kierunkach, ale powiedz, tak naprawdę rozwijasz swoje najlepsze walory techniczne, taktyczne, czy skupiasz się na tych deficytach, które masz najsłabsze i to chcesz podnieść na wyższy poziom? Czy na przykład skupiasz się na jednej swojej atrybucie i ten atrybut ciągniesz jak najwyżej w górę? To znaczy, też musiałbym też szeroko na ten temat odpowiedzieć. Tak, pracuję nad każdym elementem, wiadomo, nad jednym mniej, nad drugim trochę więcej. Nie można też, też bardzo często analizuję swoją grę, na przykład nie trenuję rzeczy, które no, rzadko się zdarzają w meczu. Analizowałem ostatnio, skąd oddaję strzały i większość strzałów oddałem od 12 do 25 metra. Nie trenuję strzałów z piątki, nie trenuję strzałów z boku. Wszystkie to strzały są jakby w środkowej, centralnej strefie. I strzały z innej odległości no, rzadko mnie się zdarzają, więc ten pas taki jest zarezerwowany dla mnie. Ja tam sobie dostaję po treningu i oddaję kilkadziesiąt strzałów. Przeważnie staram się dawać 3 razy w tygodniu zostawać, bo musi to być regularne. To nie może być tak, że na jednym treningu 100 strzałów i następne 100 strzałów oddam w 3 tygodnie. To też jest jakaś regularność, ale no to nie wejdzie w nawyk, nie wejdzie w krew to uderzenie, żeby to było powtarzalne. Więc skupię się na kilku aspektach naraz. No, to nie jest tak, że w jednym tygodniu robię jedną rzecz, a następnie robię inną. Staram się po kilku rzeczach naraz. Pracuję też z trenerem analitykiem, który był trenerem w Miedzi Legnica, trenerem w Zagłębiu Lubin i trenerem w Akademii Śląska Wrocław. Teraz jest obecnie, pracuje mobilnie z szwajcarską drużyną Aarau, druga liga szwajcarska i bardzo mocno staramy się rozwijać, polepszać moje cechy, takie cechy, które nie są w ogóle widoczne na boisku. Skanowanie przestrzeni, intencja, decyzja, decyzyjność. Tak zwane kognitywny trening, Myślenie, który. kognitywne myślenie. Tak, zgadza się. Przewidywanie pewnych rzeczy, robienie czegoś, co przeciwnik nie jest w stanie w ogóle wyłapać wzrokiem. Bardzo mocno jest rozbudowany temat i ze Sławkiem, z tym trenerem, z którym współpracuję, Paweł często takie Morawski. daje, zgadza się, takie terminy podrzuca, że nawet ich nie mogę powtórzyć, A jakbyś mógł dać prowadzę 3 treningi. Kuba tą intencję, bo tego akurat nie wiem, czym jest ta intencja. To już mówimy o umiejętnościach taktycznych. Co to jest? Świadomość przede wszystkim, gdzie ja chcę zagrać, po co zagrać i co chcę tym zrobić, co chcę tym podaniem osiągnąć. Czasami można grać na jeden, dwa kontakty, ale to nic nie daje zespołowi, a czasami przytrzymanie piłki, zwolnienie tempa gry, poczekanie, aż przeciwnik się ustali, takie zahibernowanie ich i przyspieszenie jednym podaniem, kiedy oni myślą, że nic się nie stanie. Właśnie taka intencja w grze, taka świadomość, co, kiedy można, w jakim momencie, wszystko to ma znaczenie. No, ustawienie ciała, ustawienie, nawet sam wzrok jest bardzo ważny, bo często zawodnicy nie zawsze patrzą na piłkę, patrzą też na zawodnika z dalszej odległości i gdzieś ten zawodnik, w którą stronę patrzy. I opanowaliśmy takie coś ze Sławkiem, że nie patrzę się w ogóle kompletnie na zawodnika, do którego chcę podać. Tak Ja zwany mam coś Pinocchio takiego. pas, nie? To co Busquets często No, robi. Patrzysz, tam grasz, nie? mogę podesłać kilka filmików z Pinokio pasów swoich, bo naprawdę ten element taki jest, no może nie na top poziomie, ale na takim bardzo, bardzo dobrym, gdzie bardzo dużo przeciwników kompletnie nie wyczuwa tej mojej intencji grania do zawodnika swojej drużyny. Pinokio pasy są bardzo, bardzo ostatnio się spodobała ta forma, którą trenowaliśmy ze Sławkiem i
wiele czasu poświęcamy na analizę, bo dostaję po każdym meczu 2-3-minutowy filmik z moimi zagraniami, z tym, jakie rzeczy są do poprawy, jakie rzeczy zrobiłem dobrze. Właśnie wczoraj pracowaliśmy nad poruszaniem się, ale w strefie środkowej, gdzie wokół mnie jest kilku przeciwników. Oczywiście robiliśmy to na sucho, bo nie mamy tu zawodników. To nie jest trening drużynowy, tylko to jest prawie trening indywidualny, gdzie man dostaje presję czasu. Piłka tak jakby zmienia swoją trajektorię. Ona nie idzie tak, jak ja myślałem, że idzie, tylko muszę wymyślić tak jakby nowe działanie. Ciężko też tłumaczyć tak typowo, bez rysunków jakichś kompletnie. Tak jak bramkarz dostaje rikoszet, tak samo piłkę na boisku ma rikoszet i gdzieś się odbija w zupełnie innym kierunku i muszę tak szybko zobaczyć, co jest przede mną, co jest za mną, zareagować, żeby podjąć znowu właściwą decyzję, bo nagle całkowicie zmieniła się struktura na boisku, zmienili się rywale, zmienili się przeciwnicy, zmienili swoje miejsce, moi zawodnicy zmienili miejsce, piłka zmieniła miejsce, ja zmieniam miejsce i wszystko dookoła się zmienia, a ja muszę jak najszybciej zebrać tą informację i zagrać piłkę w odpowiednie miejsce. Jeśli mógłbyś, Kuba, to właśnie bardzo prosimy, właśnie na naszej grupie, jeśli mógłbyś wrzucić takie filmiki, które masz, bo na pewno to wszystkich zaciekawi naszych uczestników. Jeśli nie będziesz wiedział, to po prostu prześlij mi, ja to wrzucę. Byłoby super, bo też chłopaki chcieli analizę, którą też wczoraj wrzuciłem, gry i niestety, więc ja też wam to wrzucę jutro. Kolejne materiały będziemy przesyłać i ciebie, Kuba, prosimy też o twoje rzeczy. Jeśli macie pytania do Kuby, popytajcie, bo naprawdę powiem wam, że Kuba to skarbnica wiedzy. Jest w waszym wieku albo niewiele starszy, a to, jaką ma świadomość, ja jestem no naprawdę w ogromnym szoku, jak ty jesteś świadomy tego, co ty robisz i gdzie chcesz być. O właśnie, zapytamy teraz, Kuba. Czy masz plany dalekosiężne i daleko w przód, gdzie chcesz być i jaką rolę chcesz mieć w piłce nożnej? Czy wyznaczasz sobie w ogóle jakiekolwiek limity czy jakiekolwiek cele? Oczywiście, no. Trzeba sobie wyznaczyć cel i do tego dążyć. No, tak samo dryfowanie po wodzie jest fajne, no, ale bez celu tak się trochę człowiek zanudzi. No i przede wszystkim chciałbym zagrać w reprezentacji Polski. Doświadczyłem tego w kadrach młodzieżowych. Jest naprawdę coś niesamowitego. Duma, te ciarki, które przychodzą po całym ciele i to taka właśnie no, i duma, i takie wewnętrzne ciepło, gdzie czujesz, że reprezentujesz swój kraj, że jesteś jednym z niewielu chłopaków, który udało się tam dostać. Naprawdę to jest bardzo, bardzo wąskiego rodzaju zawodników, które dostaje się na sam szczyt. No, reprezentacja Polski no, przede wszystkim i zadebiutowanie z żyłkiem na piersi, najlepiej było na narodowym przy tak ogromnej publice i to jest coś fenomenalnego. No i chciałbym dostać się do ligi top 5 w Europie. Nie mam żadnego kierunku, bo nie zakładam sobie takich celów. Top 5, naprawdę jedna z tych lig, która to nie ma znaczenia, bo to oczywiście moją ulubioną jest angielska i teraz modny kierunek jest włoski. Uważam też, że jestem w miarę dobrze wyszkolony zawodnikiem pod względem taktycznym, więc te kierunki byłyby jak najbardziej dla mnie, aczkolwiek no to wszystko. Trzeba zapracować, wszystko potrzeba czasu, no to wszystko muszą się złożyć pewne okoliczności. Ktoś musi szukać danego zawodnika, ktoś musi mnie zauważyć, kto musi być na czyjeś liście życzeń, więc tak naprawdę ja chcę ze swojej strony, chcę zrobić wszystko, żeby na tej liście życzeń się znaleźć czyjeś i jak najszybciej, bo nic czasami ta szybkość nie popłaca, ale po prostu trafić do takiego klubu, w którym dalej będę mógł czuć, że się rozwijam, że będę realizować swoje kolejne cele piłkarskie, życiowe i nie tylko, bo piłka nożna jest naszą pasją, jest naszą pracą, jest naszym życiem, ale mamy też rodzinę i inne rzeczy, inne sprawy. Trzeba czasami znaleźć jakiś reset, oderwać się od tej takiej ciągłości życiowej, ciągłości pracy, ciągłości, więc wydaje mi się, że nie tylko piłka, ale naprawdę
dużo rzeczy jest dookoła, które się dzieją wokół nas, a nie zwracamy na nie uwagi, że jesteśmy tak mocno zafiksowani, a ja staram się też naprawdę udzielać się, pomagać ludziom, nie wiem, potrzebującym, czy to innym ludziom, którzy wymagają, którzy nie mieli tyle szczęścia, nie mieli tyle możliwości, tyle szans w życiu, żeby pewne rzeczy oddać, które ja otrzymałem. Nie tylko bycie dobrym zawodnikiem, ale też bycie dobrym człowiekiem przede Człowiekiem. wszystkim. Widzę Na właśnie końcu wiele jesteśmy tylko ludźmi. podobieństw właśnie u Ciebie i u Rafała, bo pamiętam na moją pierwszą rozmowę, taką długą z Rafałem, właśnie taką online'ową, trwała ona 2,5 godziny. To był, z Tobą rozmawiałem 1,5 godziny, ale pamiętam z Rafałem poruszyliśmy wiele innych tematów właśnie, jak być dobrym człowiekiem, jak pomagać innym ludziom, że życie nie kończy się na piłce nożnej, że są również inne dziedziny życia, że też warto czasami mieć odskocznię od piłki nożnej i skupić się na innych hobby, czy na rodzinie i tak dalej. Także tutaj, tak jak mówiłem też tutaj naszym uczestnikom naszego projektu, że z kim się przebywasz, takim się stajesz. I tutaj właśnie Kuba też masz taką świadomość, dzięki właśnie Rafałowi Figilowi i życzę każdemu z naszych uczestników, żebyście znaleźli taką osobę, taką ikonę dla siebie, mentora, jakim jest Rafał dla Jakuba i żebyście z tą osobą jak najwięcej czasu spędzali, bo to będzie was podnosić i będzie was rozwijać. Jeśli nie mamy pytań, to ja, Kuba, bardzo tobie dziękuję, bo jestem naprawdę niesamowitym pod wrażeniem tego, na jakim ty jesteś poziomie, a jestem przekonany, że prędzej czy później trafisz do tej ligi top 5, bo dawno nie spotkałem tak świadomej osoby, tak ułożonej i cierpliwej, niesamowicie ciężko pracującej i jestem przekonany, prędzej czy później wiem, że tam trafisz po tej rozmowie i tego ci życzę z całego serca, a myślę, że to nie mam ci co życzyć, po prostu tylko życzę ci zdrowia, bo widzę, jak ciężką pracę wykonujesz, to osiągniesz. Jeszcze raz tobie dziękuję, Jakub. Jeśli oczywiście daj tutaj słowa ostatnie do naszych grupowiczów. Jeśli będą jakieś pytania, no wiadomo, że nie każdy tam, też jestem zawodnikiem takim, który nie zawsze na forum gdzieś tam potrafi się udzielać, także zapraszam, można pisać na brief, chętnie pomogę, odpowiem, jeśli macie jakieś pytania, nie tylko tutaj, no i chcecie zadawać, możecie napisać, możecie się nawet skontaktować mailowo, nie wiem, telefonicznie, cokolwiek, bo chętnie odpowiem co na każde wasze pytanie. Mamy akurat, teraz się nagle nasi uczestnicy zaczęli pytać, w jaki sposób wchodzić na wyższe poziomy rozgrywkowe? Przede wszystkim trafić do takiego klubu. Wiadomo, że nie zawsze jest możliwość, który jest jednym z najlepszych w lidze, albo być po prostu zawodnikiem, który jest najlepszym i który może zostać wyskautowany przez inny klub, przez menadżerów, przez trenerów, przez innych ludzi, którzy zajmują się piłką nożną. Żeby trafić do klubu, który mogą zdać awans sportowy, klubu, który jest coś fajnego, buduje się ciekawa drużyna, często warto zasięgnąć opinii od kogoś innego, jak ten klub wygląda od środka. Przeważnie dzieje się to na wyższym poziomie rozgrywkowym, aczkolwiek no ja się udawałem na testy różne piłkarskie, gdzie była tylko i wyłącznie możliwość pójścia się, sprawdzenia, potestowania się, kazania się innym trenerom, zobaczenia czegoś nowego, poznać się inną drużynę. Na takie testy zdarzało mi się jeździć nie tylko w Polsce, naprawdę, bo byłem na testach w Grecji, byłem na testach w Hiszpanii, byłem na testach w Irlandii, byłem na testach w Niemczech i kilka tych rzeczy zwiedziłem. Bardzo mocno się rozwinęłem, nie tylko piłkarsko, ale też życiowo, językowo, bo ten język dzisiaj niestety, jeśli ktoś nie zna języka angielskiego, no to jest w głębokiej D i ten język jest już naprawdę bardzo, bardzo ważny i przeplata się już. Zwroty angielskie są używane w języku polskim i naprawdę trzeba ten język znać, bo bez języka w żadnym zagranicznym klubie, nawet w kontaktach z zawodnikami w szatni, którzy są z zagranicy, nie mówią w języku polskim, no, przydaje się takiej komunikacji boiskowej, życiowej. Więc przede wszystkim to język, ale żeby wchodzić do poziomu rozwoju, no, trzeba być po prostu coraz lepszym zawodnikiem, coraz lepszym zawodnikiem stawać, szukać szans, które mogą powodować to, że będziesz się tu wyżej w górę. Kolejne pytanie. Od jakiego czasu pracujesz z trenerem od analizy taktycznej, Jakub?
został rok z kawałkiem, rok z 2 miesiącem. Po pierwszym sezonie w Ekstraklasie czułem, że często jak otrzymuję piłkę, jestem nieprzygotowany, jestem zaskoczony, że piłka do mnie trafia, nie wiem, co się dzieje wokół mnie, nie wiem, tracę tę kontrolę, włącza się elektryka taka i zagrywam do podania, tracę piłkę, źle się zastawiam, a wszystko to można wytrenować i znalazłem, używałem Twittera, przede wszystkim do takich prostek, a znalazłem tam coś, czego nie umiałem wcześniej znaleźć, takie analizy. Ciekawe, jestem wzrokowcem i były te analizy bardzo mocno przemawiające do mnie. Tak jak ty słyszałeś pewnie filmik Iniesty albo Xaviego, który rozgląda się ileś razy na skanuje przestrzeń, to jest, widzi, gdzie jest przeciwnik, gdzie są jego zawodnicy, tak samo ja z Sławkiem zacząłem pracować i zaczynaliśmy od prostych rzeczy, później przechodziliśmy coraz na wyższe poziomy, coraz wyższe levele jakiegoś takiego, powiedzmy, piłkarskiego rzemiosła i te rzeczy naprawdę treningiem, taką systematycznością można bardzo łatwo i bardzo szybko poprawić i te efekty. Widać czasami mgnienie oka i to jest, są takie rzeczy, które bardzo prosto jest poprawić. To nie trzeba do tego fizyki kwantowej i różnych jakichś dziwnych rzeczy, super, super jakichś urządzeń, cztery tyczki, brameczki, jakieś kolory, narzutki różne, I koszulki. piłki. I piłki. No i oczywiście piłki. No. Czasami z jedną piłką można sobie poradzić. Trochę więcej biegania, jak się nie trafi w brameczkę, czy w jakiś tam inny cel, ale jest to bardzo łatwe. Dwie osoby, czy to kolega, czy nie, czy trener, z którym możesz zostać po treningu. Wiele, wiele nie trzeba, a naprawdę ćwiczeń, rzeczy, które można poprawić, tak jest bardzo dużo. I jeszcze jedno pytanie od naszego uczestnika. Czy treningi siłowe też dużo wnoszą i pomagają w podnoszeniu naszego poziomu? Oczywiście, że tak. No, jeśli jesteś silniejszy, jesteś szybszy, jesteś wydolniejszy, bardziej skoczny, mobilny, cokolwiek byś nie robił, jesteś o poziom lepszy od swojego przeciwnika, który taki nie jest jak ty. Więc wydaje mi się, że teraz bardzo mocno zawodnicy top światowy idzie w tym kierunku, żeby zawodnika piłkarza zrobić praktycznie lekkoatlet, takiego cyborga, no, w którym trafi wszystko. Jest wydolny, jest szybki, jest skoczny, ma wszystkie cechy, które w innych sportach nie są możliwe do osiągnięcia, bo koszykarz nigdy nie będzie tak zwrotny jak piłkarz. Mamy na przykład Przemka Pochetę, z którym byłem w Śląsku Wrocław, no, tak dynamicznego, tak szybkiego piłkarza jeszcze nie widziałem. A jest to cecha, której no, ja nie mogę poprawić w takim poziomie, żeby być takim jak on. A on jest do tego jeszcze wydolny i do tego ma bardzo dobry jest piłkarską, umiejętności piłkarską. I ma lewą nogę i prawą. I potrafi uderzyć, i potrafi dobrać piłkę na nos. I naprawdę, piłkarze idą w światowy top, idzie w takim sensie pod kątem uniwersalności. Piłkarz może zagrać na kilku pozycjach, może zrobić wszystko. Bramkarze tak samo. To już nie są tylko bramkarze od bronienia. Bramkarze teraz od wznawiania gry. Wszyscy grają świetnie nogami. Wszyscy dobrze czytają grę. Grają wysoko jak Neuer. Tam ono co najmniej szóstko na boisku i decydować o losach drużyny. Więc naprawdę uniwersalny piłkarz jest teraz naprawdę też takim uniwersalny, że posiada wszystkie cechy na bardzo wysokim poziomie. Jest naprawdę bardzo mocno pożądany. Także siłownia jak najbardziej. Podnoszenie tego poziomu na siłowni jest plusem. Tu jeszcze Rafał Figiel na pewno wrzuci kolejną swoją prezentację, będzie miał rozmowę o tym, żeby trenować, ale przede wszystkim świadomie na tej siłowni, bo też z Rafałem optujemy za tym, że to ma być siłownia ma być dla piłki nożnej. Trening siłowy ma być dla piłki nożnej, nie odwrotnie, nie siłownia dla nie piłka nożna dla siłowni, tylko pamiętajcie, wszystko musi być poparte odpowiednią grą na boisku, odpowiednimi umiejętnościami, wszystkim technicznymi, taktycznymi, ok, w połączeniu z tą siłownią, z tą siłą i tak dalej.
Kuba, jestem naprawdę niesamowicie, dziękuję Ci za tą rozmowę, bo zrobię z tego na pewno duże podsumowanie, bo tyle rzeczy, co też sam od Ciebie się dowiedziałem odnośnie właśnie tej współpracy z trenerem analitycznym Bosławomira Morawskiego, też obserwuję, też mam go w ulubionych, też patrzę na jego analizę, bo też dla mnie właśnie mega ogromna wiedza, jeśli chodzi o te umiejętności taktyczne, a jeśli mówisz, że jeszcze z nim pracujesz na boisku, to też musi być po prostu niezłym trenerem, skoro pracujecie razem. Mega dużo rzeczy nam powiedziałeś i jeszcze raz Tobie dziękuję. Myślę, że chłopaki wyciągną tutaj kolejne ciekawostki od Ciebie i naprawdę myślę, że Kuba nam pokazał miejsce w szeregu, każdemu z nas, że naprawdę no jeszcze trzeba więcej dać siebie, żeby myśleć o jakimkolwiek poziomie, nawet na tą naszą ekstraklasę, gdzie myślę, że Kuba już niedługo. Życzę Ci tego, że już niedługo będziesz w tej lidze top 5 i myślę, że być może dla kogoś z naszych uczestników będzie miejsce Twoje się zwolni w Śląsku. Śląsku Wrocław i ktoś z naszych uczestników po naszym projekcie trafi po rozmowie z Tobą. Jeszcze raz Tobie dziękuję, Kuba. Zachęcamy również, żebyś był z nami aktywnie, jeśli na grupie, jeśli będziesz miał jakiekolwiek tam właśnie też coś ciekawego do przekazania chłopakom, a tą wiedzę, którą nam przekazałeś, jest niesamowita. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek coś ciekawego do przekazania chłopakom, to dawaj znać, wrzucaj materiały swoje, które masz. Chłopaki też będą Tobie wdzięczni. I oczywiście polecamy również chłopakom kontakt z Tobą, z Jakubem. On jest na grupie naszej, więc jeśli macie pytania, to pytajcie Jakuba. Jeszcze raz Tobie, Jakub, dziękuję. Życzę wszystkim dobrej nocy. Widzimy się jutro o 20, gdzie Michał Szajek będzie miał swój trening, świadomy trening. Michał Szajek, trener mentalny, będzie jutro z Wami mówił o świadomym treningu. Dziękuję jeszcze raz, Jakub. Również dziękuję wszystkim za uwagę i cieszę się, że mogę uczestniczyć w takim webinarze. Jest to nowość dla mnie i staram się, tak jak ja otrzymałem wiedzę, tak staram się przekazywać wiedzę dalej, bo liczę na to, że ktoś, kto mi pomógł, mógł ja tej osobie pomóc i może się dalej rozwijać i iść w tym kierunku, w którym sobie zamierzył, cel postawił w osiąganiu tych swoich marzeń, bo to jest coś pięknego w życiu, osiągnąć swoje marzenia. Cieszę się. Dziękujemy, Jakub. Dziękuję wszystkim. Dobrej nocy. Widzimy się jutro o 20. Bądźcie aktywni na grupie. Będziemy dalsze materiały Wam wrzucać. Dziękuję, Jakub. Dobrej nocy. Dobranoc.